Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej Ferdynanda Lassala. I chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać na dyskusji o demokracji w partiach politycznych, a właściwie o demokracji w partiach politycznych, bo na tym będziemy się dzisiaj skupiać. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za przyjście na nasze zaproszenie. Nasza dyskusja odbywa się z inicjatywy wspomnianego Ośrodka imienia Lassala oraz Fundacji imienia Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce, której przedstawicielka Barbara Szelewa jest dzisiaj z nami i chciałem oddać jej na chwilę głos, aby rozpoczęła nasze spotkanie. Dzień dobry Państwu. Również bardzo serdecznie witam. Dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Cieszę się, że zaczynamy cykl spotkań objazdowy cykl spotkań wokół książki Demokracja na Prywatce, której pierwszy seminarium w Warszawie to pewnie będzie za 2 lata. Jak rozmawialiśmy o partiach politycznych, wtedy na pewno nie spodziewaliśmy się, że dyskusja dzisiaj w tego cyklu będzie się odbywać, no, będzie dotyczyć coraz trochę innego środowiska politycznego w Polsce. Powiem tylko 2 słowa jeszcze o naszej fundacji, może nie wszyscy wiedzą. Jesteśmy przedstawicielstwem niemieckiej fundacji politycznej związanej z socjaldemokracją. W Polsce dbamy przede wszystkim o dobre stosunki polsko-niemieckie, ale też na równi zależy nam na wspieraniu demokracji i różnych partii, organizacji i ruchów progresywnych. Dziękuję jeszcze raz panelistom i życzę udanego. Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniała moja przedmówczyni, nasze spotkanie odbywa się w ramach cyklu spotkań wokół książki Demokracja, reaktywacja debaty o kryzysie demokracji i jej przyszłości. Ta książka stanowi efekt cyklu seminariów, które w roku 2014 i 2015 odbywały się w Warszawie, podczas których podejmowaliśmy różne wątki związane z różnymi aspektami kryzysu demokracji. W tej książce znajdziecie Państwo zapisy dyskusji poświęconych relacjom pomiędzy demokracją a państwem, demokracją a rynkiem, demokracją a internetem, czy też kwestiami związanymi z lokalną demokracją partycypacyjną. W tych spotkaniach brały udział osoby reprezentujące środowiska naukowe, polityczne, także administrację publiczną. I postanowiliśmy razem z tą książką ruszyć w Polskę i zaczynamy od Szczecina i od tematu partii politycznych. W innych miastach będziemy poruszać inne wątki wiążące się z tą tematyką, która znajduje się w tej książce. I bardzo się cieszę, że tutaj w Szczecinie możemy rozpocząć ten cykl dyskusją z udziałem tak znamienitych panelistek i panelistów. Chciałem serdecznie podziękować za zgodę na udział, za potwierdzenie udziału, za udział i chciałem serdecznie przywitać i przedstawić Państwu pani Dorota Sanecka, Partia Razem, pani Karolina Bejer, Nowoczesna, profesor Łukasz Tomczak, Uniwersytet Szczeciński, politolog, specjalista właśnie od tematyki związanej z funkcjonowaniem partii politycznych oraz Damian Syjczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. I krótko powiem, jak będzie przebiegało nasze spotkanie. Nasze spotkanie nie ma charakteru dyskusji takiej naukowej, akademickiej, raczej zależy nam na rozmowie, także na rozmowie z Państwem, także zachęcam do wypowiedziach naszych panelistek i panelistów także o aktywny udział w dyskusji Państwa i pozwólcie Państwo, że już usiądę i w takiej formule będziemy to, dziękuję bardzo, i w takiej formule będziemy prowadzić nasze spotkanie. I chciałbym rozpocząć od profesora Łukasza Tomczaka, który, tak jak wspomniałem, zajmuje się na Uniwersytecie Szczecińskim badaniem polskich partii politycznych, ich funkcjonowania. I chciałem się zapytać właśnie o tą kwestię demokracji w partiach politycznych. W Polsce obserwujemy niski stopień zaufania obywatelek i obywateli do partii. Istnieje taka awersja w ogóle nawet do słowa partia. Przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych, którzy uczestniczą w naszym spotkaniu, w nazwach swoich ugrupowań nie mają słowa partia.
co pokazuje pewien problem, z jakim zmagamy się w Polsce. I jednym z takich kluczowych elementów krytyki partii politycznych, który dostrzegamy w Polsce, ale chyba także w innych krajach europejskich, to jest ten deficyt demokracji. Chciałem zapytać profesora Łukasza Tomczaka, czy faktycznie to jest problem partii politycznych, te demokratyczne relacje wewnątrz organizacji. Jak pan definiuje ten problem? Znaczy, w mojej ocenie, jak i osobistej ocenie, to jest ogromny problem polskich partii politycznych. Tutaj racja, jeśli chodzi o to, że rzeczywiście polskie partie nie definiują się z nazwy jako partie, tak? Nie definiują się najczęściej. Proszę zauważyć, że bardzo rzadko używamy terminu partia w nazwie partii. Same partie tego unikają. Często są to nazwy historyczne, przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pytanie zawsze się zadaje, dlaczego sojusz? Co to jest tym sojuszem? Tak? Pamiętajmy o tym, że to kiedyś był sojusz w sensie koalicji. Tak, nazwa została historycznie. Partia Razem również, jeśli chodzi o początek założycielski, ta idea pójścia wspólnym blokiem lewicy pod hasłem, że Razem, tak, zostało tego hasła, z tego nazwa partii. Tak naprawdę to jest główna idea. Kiedyś właściwie na pewnym takim wystąpieniu na konferencji naukowej zadałem sobie takie pytanie, że był temat wystąpienia, czy polskie partie są demokratyczne, tak? Czy polskie partie są demokratyczne? Czy istnieje demokratyczność w polskich partiach politycznych? To takie pytanie i szukałem na to odpowiedzi. Powiem Państwu w ten sposób, gdyby zapytać prawnika, tak? To powiedziałby, że tak, jak najbardziej. Dlaczego? No bo zostały zarejestrowane jako partie polityczne. Ja przypomnę, że o demokratyczności partii politycznych mówi Konstytucja i wreszcie ustawa o partiach politycznych w artykule 21 ust. 1 mówi, iż powinny działać zgodnie z zasadami demokratycznymi, do wewnętrznej demokracji. Tak? Czyli w związku z tym, jeżeli zostały zarejestrowane jako partie, to są demokratyczne. Natomiast jako politolog powiem Państwu w ten sposób, że mam duże wątpliwości. To jest mniej więcej tak, jak matematyk by powiedział, czy 2 dodać 2 jest 4, inaczej. Przejdźmy na ułamki, tak? Czy pół i pół to jeden? Zapewne sądzicie Państwo, że pół i pół to jeden. A filozof mógłby mieć inne przekonanie, bo gdybym na przykład taką piłą tarczową przeciął Panią na pół, to czy z tych dwóch połówek Pani byłaby jedna Pani? Prawda? Mamy wątpliwości. W związku z tym nie do końca tak to wygląda. W polityce 2 dodać 2 nie zawsze równa się 4. Tak? Nie zawsze równa się 4. Mamy przykłady porozumień politycznych, które w wyniku wyborczym nie są wypadkową poparcia z przedwyborczego prognozowania. Dlaczego? Dlatego, że mamy sprzeczne elektoraty. W związku z tym nie możemy w sposób taki prosty powiedzieć o tym, czy rzeczywiście ta demokratyczność występuje. Nie będziemy się posługiwać żadnymi definicjami, ale Państwu powiem w ten sposób, że moim zdaniem, jeśli chodzi o demokratyczność partii politycznych, to można w kilku takich aspektach ją definiować. Po pierwsze, chodzi tutaj o wybór władz w sposób demokratyczny, bo tutaj wiadomo, że ustawa mówi o pewnych kategoriach a propos demokratyczności wyboru. Druga to jest zakres kompetencji liderów. Moim zdaniem ta przewaga, ta kompetencja, zakres tej kompetencji liderów w polskich partiach politycznych nie to, że jest ogromny, co on wzrasta. Jeżeli porównamy sobie zakres kompetencji z lat 90. ówczesnej partii politycznej, które działają do dzisiaj, z tym, jak to jest obecnie, to w tych istniejących te kompetencje, zwłaszcza te, które nazywamy kompetencjami wyłącznymi, ja Państwu zaraz powiem, po co chodzi, one są coraz większe, coraz szersze i coraz ich więcej. Trzecia rzecz, moim zdaniem bardzo ważna, to są władze wybieralne, inaczej obecność we władzach kolegialnych partii osób niepochodzących z wyboru, bo wydaje nam się, że demokracja jest rzeczą prostą. Dokonujemy wyboru demokratycznego, członkowie partii powinni wybierać swoje władze, tak? Powiem Państwu, że nie zawsze tak jest w polskich partiach politycznych. I zaraz podam parę przykładów. Natomiast kolejna, ostatnia moim zdaniem bardzo ważna rzecz, to samo członkostwo. Ta kontrola utraty członkostwa, zwłaszcza przypadki możliwość karania członków za różnego rodzaju dziwne przewinienia, słuszne bądź niesłuszne, w sposób domniemany przez partię jako demokratyczny, budzi moje wątpliwości. Przechodząc do pierwszego punktu, czyli mówiąc o sposobie wyboru władz. Dominuje w polskich partiach politycznych taka metoda głosowania przez głosowania blokowego, tak? Jeżeli są wybory na listach wyborczych, dokonuje się skreślenia, na przykład wybieramy 20 członków Rady Krajowej jakiejś tam, tak? Czy Rady Gminnej, Rady Powiatowej.
Ta metoda przeskreślenia kreśnika wyborcza tak powoduje taką łatwość stosowania głosowania blokowego, że grupy na przykład wewnątrz rywalizujące w partii umawiają się na wspólne głosowanie. Jest to umożliwia tworzenie czegoś, co nazywamy w polityce spółdzielniami. A wiecie, co to jest państwo spółdzielnia? Władze partyjni doskonale wiedzą, co to jest spółdzielnia. Nie muszę im tłumaczyć. Tak? Z punktu widzenia takiej analizy teoretycznej, ale spółdzielnie określam, działają takie dwa rodzaje. Spółdzielnie przewagi, na przykład jedna grupa tworzy z partii, jaką spółdzielnie chcąc wyciąć przeciwników na konwencji, bądź spółdzielnie współpracy, gdzie na pewnym poziomie różne środowiska partii dogadują się na tyle, że dzielą się dosłownie przed wyborami tymi stanowiskami. I na 30 członków Rady Wojewódzkiej właściwie wszyscy wiemy, przed wyborami kto zostanie wybrany. Tak? Dlatego, że wiadomo, że jaka jest lista, kto kandyduje i jak tworzący to spółdzielnie działacze zadecydują w czasie, czy występuje tajność głosowania, bo to jest podstawowy wymóg, który mamy w wyborach. Tajność głosowania warunkowana jest wieloma rzeczami. Wcale nie kabiną wyborczą. Natomiast wieloma rzeczami, umożliwieniem oddania tajnego głosu, moglibyśmy tak to określić. Na tej sali występuje tajność głosowania. Mamy tyle miejsca, żebyśmy mieli zagłosować. Zawsze każdy z nas jakimś tam głosem, skargą do głosowania może udać się w ustronne miejsce, skreślić, tak? I wypić. Natomiast na konferencjach partyjnych często dzieje się tak, że kartki do głosowania ci delegaci na konwencjach otrzymują, tak jak siedzą, prawda, kolega siedzą, tak jak my tu siedzimy, u nas tajność głosowania nie występuje, tak? Znaczy tutaj, w naszej grupie, bo jeżeli miałbym tą karteczkę i miałbym skreślić kogoś na tej karteczce, to koleżanki by doskonale widziały, kogo kreślę, tak? Czyli tutaj utajnienie tej możliwości nie występuje. I teraz te techniki, te przyjęte techniki głosowania w partiach są bardzo kluczowe. One z jednej strony uniemożliwiają pewną tajność, pewną możliwość wyzwolenia z tej władzy spółdzielni, tworzonej często przez liderów. Z drugiej strony ograniczają możliwość działania w opozycji. No kto w oficjalny sposób wystąpi przeciwko urzędującemu prezesowi, może mi się użyć może tej formuły, liderowe partii, tak? A do prezesa powrócimy za chwilę. Jeżeli wiadomo, w jaki sposób oddał głos, no, wydaje się, że nikt. Zakres kompetencji liderów, proszę Państwa, ogromny. Tak? Ja już nie mówię o tym, że liderzy różnych polskich partii, w zależności od tego, jaka to jest partia, akurat siedzimy w gronie partii z wyjątkiem może Nowoczesnej, tak? To rzeczywiście ten zakres kompetencji liderów jest bardzo szeroki. Lider partii ma możliwość wnioskowania o określenie członka, znaczy o zawieszenie członka w prawach wspólnie z sekretarzem generalnym partii. To jest zakres bardzo, bardzo, bardzo szeroki. Lider rzeczywiście, już nie jest, że jest to klasyczna partia, one są partiami odimiennymi, tak? Prawica Rzeczpospolitej Marka Jurka, tak? Ruch Palikota, tak? Mamy tego typu partie. Tutaj też jest ugrupowanie, gdzie w samej nazwie występuje lider, tak? Natomiast zakres kompetencji. Proszę Państwa, wiele kompetencji w polskich partiach są tak zwane kompetencje wyłączne, przysługują wybitnie, wyraźnie liderowi. Z jednej strony statut mówi w ten sposób. Każdy członek partii ma prawo kandydowania na dowolne stanowisko w partii. Świetnie. Tylko pytanie jest takie, jak mam prawo kandydować na stanowisko sekretarza generalnego partii, jak nie mam wszystkich partiach politycznych z wyjątkiem razem, to jest klub wyjątek. Możliwość kandydowania na sekretarza generalnego uzależniona od wnioskowania, wyłącznego wnioskowania lidera partii. Ja nie zostanę sekretarzem generalnym, mimo że statut mówi, że jako kandydat mam prawo, bo jestem członkiem partii. Nie, nie. Wskazać moją kandydaturę może wyłącznie lider partii. I to dotyczy wielu stanowisk. W przypadku wspomnianego prezesa, myślę, że wiemy, o czym mówimy, w Prawie i Sprawiedliwości oczywiście, to wnioskowanie nie tylko dotyczy władz krajowych, ale dotyczy również władz regionalnych. Tak? W Prawie i Sprawiedliwości nie można wybrać szefa regionalnego partii, o ile nie wskaże tego kandydata prezes krajowy partii. Jaka to jest niezależność demokratycznej struktury regionalnej? Tak? Mamy wątpliwości, przede wszystkim prawa wyborcze, tak? Prawa wyborcze samych członków partii. Zakres kompetencji w zakresie kreowania na przykład organów kolegialnych. Najwyższymi organami kolegialnymi są czy zjazdy, konwencje, tak? Działające, zbierające się co 4, co 3 lata. Natomiast między tymi organami działają rady różnego rodzaju krajowe, na czym różnie się nazywają. Proszę Państwa, część z tych rad nie pochodzi z wyboru, tak? Część z tych rad nie pochodzi z wyboru. Ba, nawet w przypadku wakatu istnieje możliwość dokoptowania członków. Fenomen. W wielu partiach działa takie zjawisko. Ktoś może przepaść w wyborach na kongresie czy zjeździe, a następnie jak się utworzy wakat, na wniosek prezesa może zostać przez tamten organ dokoptowany. Czy ten wybór jest demokratyczny? Moim zdaniem budzi wątpliwości.
Obecność w władzach właśnie kolegialnych członków niepochodzących z wyboru. Ja nie chcę się odnosić w szczegółach, bo jeżeli będą pytania, to sobie porozmawiamy na ten temat. Natomiast jest problem parlamentarzystów, tak? Zwrócę Państwu uwagę na jedną rzecz. W wielu partiach politycznych parlamentarzyści z klucza, przez to, że są parlamentarzystami, zostają członkami kolegialnej władzy na poziomie krajowym. Najczęściej się nazywają to radami jakimiś krajowymi, radami naczelnymi i tak dalej. Ważne programy, decydujące o strategicznych posunięciach partii między kongresami. Powiecie, dobrze, w wielu krajach tak jest, że jednocześnie parlamentarzyści, tak, są, no ale patrzcie o polskiej, mówimy o polskiej specyfice, my nie mówimy o tradycji anglosaskiej czy obszaru niemieckojęzycznego, tak, gdzie te tradycje demokratyczne są inne. Nie da się przekładać pewnych rozwiązań wprost, tak, nie da się tego zrobić. No, co będzie, jeśli, tak, z listy danej partii zostanie wybrany poseł. Poseł automatycznie wchodzi jako poseł w skład takowej rady. Powiem, dobrze, ale wyborcy tej partii wybrali, jakiś wybór nastąpił. Proszę bardzo. W przeciągu 2-3 miesięcy rzeczony poseł zmienia partię i przechodzi do drugiej, gdzie również z racji bycia posłem zostaje członkiem kolegialnego organu, jednego najważniejszego organu między kongresami w partii. Przepraszam, kto go wybrał? Gdzie nastąpił wybór? I są takie przypadki. I są takie przypadki. Tu rzeczywiście wybór się nie dokona. Wiele z tych stanowisk jest obsadzanych w tych kolegialnych organach z racji wykonywania funkcji, nie tylko posła czy senatora, ale na przykład z racji funkcji w rządzie. Jeżeli dany wiceminister czy minister jest członkiem rządu, znaczy się członkiem partii, nie musi przejść całej procedury wyborczej każdy członek partii, żeby zostać członkiem Rady Naczelnej czy Rady Krajowej Partii. Nie. Z tego tytułu już jest w rządzie, zostaje tymże członkiem danej partii. Natomiast kooptacja jest rzeczywiście interesująca, bo to dokoptowanie tychże poszczególnych członków jest tutaj niebezpieczne. Usunięcie z partii ze względu na różnego rodzaju sprawy, głównie przez liderów, ale nie tylko przez liderów. Ja tutaj uważam, że to są posunięcia, decyzje często bardzo niedemokratyczne. Że Państwa, różne są kary w partii, odnagane poprzez wydalenie z partii. Tak? I bardzo często te kary, szczególnie takie strategiczne, bym powiedział, czyli wydalenie z partii. Jesteś w partii, to możesz coś wyrzucone. Powodów takich rozwiązań jest mnóstwo, ale często są to takie dosyć niejasne. Na przykład pojawia się w partiach stwierdzenie działanie na szkodę partii. Tak? W wielu partiach tak jest. O ile dobrze pamiętam, chyba PSLZ tak jest. W PiS-ie jest działanie niezgodnie z interesem partii. Proszę mi zdefiniować szkodę partii bądź interes partii w sposób wyraźny, jasny, rzeczywisty. Tak? Jeżeli mam przypadek taki, że na przykład jakiś poseł zabiera głos w mediach i mówi coś, co się kierownictwo partii nie podoba, czy to jest działanie na szkodę partii, można tak zinterpretować. W związku z tym kieruje się wniosek do sądu partyjnego o udzielenie upomnienia, ewentualnie o wykluczenie z partii. A co będzie, jeżeli prezesa sądu partyjnego mianuje, inaczej wskazuje jako kandydata prezes partii? A co będzie, jeżeli tak naprawdę decyzje o wyrzuceniu z partii wcale nie leżą w gestiach sądu partyjnego, tylko organu wykonawczych, jakiegoś komitetu politycznego? Państwo chyba domyślali się, o jakiej partii mówię. A co będzie wtedy, jeżeli ten komitet polityczny podejmuje decyzję właśnie w ten sposób, tak? Powiem sobie samodzielnie. Powiem Państwu, że na przykład w Prawie i Sprawiedliwości jest sytuacja taka, że to jest taki organ, komitet polityczny, działający właśnie o zaradę polityczną PiS. I prezes partii może podejmować w sytuacjach ważnych, tak? Jeżeli na przykład wymaga tego sytuacja jest dokładnie nieopisana, decyzja za komitet polityczny, tak? One oczywiście muszą zostać zaakceptowane przez komitet polityczny na następnym posiedzeniu. Ale chyba nie muszę Państwu dodawać, że termin i czas zwołania komitetu politycznego, o tym decyduje prezes, tak? Czyli wyobraźcie sobie, że komitet polityczny na wniosek prezesa zawiesza członka partii przed wyborami. On już nie może kandydować, tak? Bo kończy się zamykanie list. Spotyka się komitet polityczny, no, ta decyzja nie jest podjęta, ale niestety, panowie, tok wyborczy jest w czasie, czyli my właściwie już tego kandydata nie mamy. To jest możliwość wspaniałego eliminacji opozycji, takiej eliminacji opozycji wewnątrzpartyjnej. I takie rzeczy oczywiście można spotkać. Zresztą proszę zauważyć, że te rozprawy właśnie w różnych partiach politycznych często są dokonywane w ten sposób, że brak jest takiej swobody wewnętrznej dyskusji, tak? Możliwości dyskusji. Proszę zobaczyć na zmianę liderów. Gdzie w polskich partiach dokonuje się tak naprawdę realna zmiana liderów, gdzie ten lider nie jest od razu z tej partii wykluczony? Jedno, tak? Polskie Stronnictwo Ludowe. Pod tym względem rzeczywiście tutaj prezes nie jest tak związkiem Wojciechowskiego. Ale jeśli chodzi o zakres takich kompetencji ograniczonych, teraz popatrzcie inne formacje polityczne, jak była rywalizacja Platformy Obywatelskiej,
kontrkandydat został automatycznie z partii wypchnięty, prawda? Jeśli chodzi o próby rywalizacji w Prawie i Sprawiedliwości, no to właściwie do nich nie dochodziło, bo ci kontrkandydaci byli wypychani przed rozstrzygnięciem personalnego wyboru lidera partii. I tutaj moim zdaniem to są takie podstawowe rzeczy dotyczące struktury wewnętrznej. Znaczy, to działania od zewnątrz, przepraszam, rozgadałem się. Przerywaj najpierw. Proszę cię bardzo. Już koniec. Ale to ja nie tylko nie przerwę, ale jeszcze dopytam o jedną rzecz, zanim przejdziemy do przedstawicielek i przedstawiciela partii politycznych. Bo chciałem zadać takie pytanie, czy przy obecnej zmianie warunków uprawiania polityki, znaczy ekspansji mediów, zwłaszcza mediów elektronicznych, czy takim zjawisku mediokracji, że tak naprawdę rytm 24-godzinnych telewizji informacyjnych dyktuje jakby procesy polityczne, czy funkcjonowanie takiej rozdyskutowanej, wielonurtowej partii politycznej z kolegialnym kierownictwem ma sens, ponieważ no, w takiej polityce zdominowanej przez przekaz medialny potrzebna jest szybkość reakcji, do której potrzebne jest jakby jasne, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz sama ta mediokracja wymaga, czy kreuje takie postrzeganie partii politycznych poprzez osoby liderów, tak? Czy w takim razie no, właśnie w tym świecie polityki zdominowanym przez media elektroniczne, zwłaszcza telewizję, można skutecznie wprowadzać mechanizmy demokratyczne wewnątrz partii politycznych, nie narażając tej partii na osłabienie swojego wizerunku medialnego jako partii niezdolnej do podejmowania szybkich decyzji, niespójnej itd. itd. Tak, tak. Znaczy, lider to jest najważniejsza rzecz dzisiaj w partii. Polityka jest bardzo się mocno spersonalizuje. To widzimy, tak? Natomiast mi chodzi o to, czy ten lider ma demokratyczny zakres uprawiania swojej funkcji, tak? Czy nie jest demokratycznie wybrany, czy rzeczywiście nie staje się takim satrapą w tej partii politycznej, tak? Kimś takim, kto jest właściwie wodzem bardziej niż autentycznym przywódcą. Bo można zrozumieć przywódcę na zasadzie pewnej charyzmy, którą posiada, gdzie autentycznie jest takim przywódcą, no, szanowany przez resztę członków partii. On spokojnie to rolę przywódcy będzie pełnił. I wcale nie trzeba obarczać go, inaczej obarczać, umożliwiać mu takiego zakresu obowiązków, jak dzisiaj w partiach politycznych to w Polsce występuje. Sięgnijmy do lat 90. Jeżeli popatrzymy sobie na poprzedniczkę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czyli Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego. Mówię o Aleksandrze Kwaśniewskim z początku lat 90. Nie ma wątpliwości, tak? Autentyczny lider, autentyczna postać w partii, autentyczny przywódca, tak? Nie budzący wtedy kontrowersji właściwie żadnych, o autentycznym poparciu. Jakbyście zobaczyli zakres kompetencji lidera Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, to byście zobaczyli, że w pewnym momencie, proszę Państwa, tenże lider został w statucie partii w ogóle wyodrębniony. Ale to było już później. Natomiast na początku Aleksander Kwaśniewski pełnił rolę przewodniczącego Rady Naczelnej tej partii. Partia nie posiadała lidera w sensie no, przywódca partii, lider partii. Takiego punktu nie było. I kompetencji partii nie miał żadnych. Tak? Nie mógł kierować, zawieszać członków partii członkostwa partii, tak? Nie mógł zawieszać członków. Nie miał takiej kompetencji. Czy był przywódcą? Oczywiście. Ten rodzaj przywódca, jako takiego przywódca medialnego, wcale nie musi wynikać z takich zapisów statutowych, z takiego zamordyzmu. Dzisiaj statuty partii politycznych, radzę Państwu zwrócić uwagę, one służą właśnie przywództwu partyjnemu. Oni służą samej partii. To jest taki mechanizm, który powoduje to, że dzięki tym statutowym umocowaniom to lider partii może partię kontrolować, tak? W sposób nie zawsze, moim zdaniem, do końca demokratyczny, tak? Pewne tam są takie rozwiązania, które w praktyce działają, tak? Nie mają takiego charakteru demokratycznego. One są poprawne pod względem prawnym, dlatego że dokonuje się wybór, tak? Natomiast zakres kontroli nad tym wyborem, nad członkami partii lidera, powoduje to, że ten wybór wcale nie musi mieć takiego charakteru do końca takiego demokratycznego. Dziękuję. To pewnie jeszcze do paru wątków wrócimy, być może jeszcze w dyskusji, ale właśnie tutaj to jest dobry moment, żeby zadać pytanie przedstawicielce partii Razem, właśnie w tym punkcie związanym z przywództwem, ponieważ partia Razem startowała
rozpoczynała swoją działalność, bardzo silnie podkreślała właśnie ten aspekt braku jednego lidera, że przywództwo jest kolegialne. Paradoksalnie swój jednak sukces wyborczy, takie, że uznamy, że przekroczenie 3% progu finansowania partii politycznych jest, był dla Razem sukcesem, no to zawdzięcza to medialnemu występowi, która została uznana za medialnego lidera tej partii, czyli mamy do czynienia z pewnym paradoksem, co jednak nie zmieniło nastawienia członków Razem do kwestii przywództwa. I z tego co wiem, w ostatnim statucie wręcz pogłębiono formę kolegialności. I o to się chciałem zapytać, czy jakie jest wasze dotychczasowe doświadczenie właśnie w tym eksperymencie związanym z kolegialnym przywództwem? Czy to według was się sprawdza? Znaczy tak, ja bym na początku jeszcze chciała się odnieść do tego, co pan mówił, z tej ponurej wizji partii wyłączyć Razem. To jest ponura? Nie. Wydaje mi się, że dosyć ponura. Nie. I dosyć taka wodzowska właśnie. Nie, ja chciałem wskazać na pewne, bo o sytuacjach sympatycznych możemy sobie mówić, natomiast chodzi mi o to, jakie są problemy. Wskazuje mi problemy w dyskusji, prawda? Partie są fajne, akurat Razem się wyodrębnia. Partia Zielona jest podobny sposób demokratyczny. Także wracając do pytania. Nie jest łatwo w polskiej rzeczywistości funkcjonować tak, jak my funkcjonujemy. I ja podam dwa takie przykłady z ostatnich dni. Pierwszy przykład to jest 1 maja, kiedy dzwoniło do nas radio po to, żeby koniecznie dostać wypowiedź od Jana Zandberga na temat 1 maja. No, my nie chcieliśmy przechodzić na ten poziom warszawski, tak, centrali. Zaoferowaliśmy, że jak najbardziej są tutaj struktury szczecińskie i jesteśmy do dyspozycji, możemy się wypowiedzieć. No więc nie udało się. Nie wiem, czy w końcu udało im się dostać do Adriana, czy nie. Z tego co wiem, Maciek mi tylko powiada, że nie. W każdym razie interesował ich właściwie wyłącznie tak zwany lider, tak? Z drugiej strony, ponieważ okazało się, tutaj przy okazji dyskretnie zareklamuję poniedziałkowe spotkanie otwarte z Adrianem Zandbergiem, okazało się, że Adrian przyjeżdża, zadzwoniliśmy do kilku mediów i po prostu z otwartymi ramionami, tak, super, fantastycznie. Nas na takim poziomie lokalnym niespecjalnie zapraszają, natomiast jeżeli chodzi o tego tak zwanego lidera, to bardzo chętnie. I teraz, czy to się sprawdza w działaniu? Gdybyśmy myśleli, że to się nie sprawdza, to byśmy takiego systemu nie wprowadzali. Gdybyśmy uważali, że ma sens takie przywództwo jak w tych partiach tak zwanych wodzowskich, no to pewnie byśmy w to poszli. Tylko że problemem w tych partiach wodzowskich jest niestety to, że tam w momencie, kiedy znika Palikot, to znika ruch Palikota, tak? Jeżeli on się kończy, to się kończy partia. Jeżeli Tusk w cudzysłowie wyemigrował i przywództwo zostało oddane komu innemu, kto nie ma takiej legitymacji, no to właściwie PO straciła cały imię, tak? Mówimy o SLD, przykro, ale to jest taki dosyć konkretny przykład. Nietrafiona kompletnie decyzja przywódcy partii, jeżeli chodzi o Magdalenę Ogórek, no i właściwie taka żenująca sytuacja dla całej partii, tak? Więc kandydat. W związku z czym no to jest to niebezpieczeństwo wszelkich partii wodzowskich. Jeden lider czy liderka i w zasadzie pełnia władzy, ale też pełnia odpowiedzialności, a taka pełnia władzy łatwo uderza do głowy. No i to jest duży problem. U nas te struktury wyglądają kompletnie inaczej rzeczywiście. To, o czym mówił przewodnicza, czyli sposób dokonywania wyborów w partii, to jest rzeczywista możliwość kandydowania każdego członka i członkini na dowolne stanowisko, tak? Duże kompetencje Rady Krajowej, wieloosobowy zarząd, tak? Właśnie brak tego jednego konkretnego lidera, ale to, co jest minusem i niebezpieczeństwem, to odwołując się do samego tytułu tego dzisiejszego spotkania, jakich partii potrzebuje Polska. No, ja jestem głęboko przekonana, że Polska potrzebuje partii rzeczywiście bardzo demokratycznych. Natomiast z przykrością to mówię, nie jestem pewna, czy jest na nie gotowa.
Tak jak ja pokazałam te przykłady, dwa przykłady medialne, tak? Ludzie bardzo chcą widzieć jakiegoś lidera, bardzo chcą mieć taką uporządkowaną hierarchię, strukturę, właśnie wodza, na którego mogą zwrócić odpowiedzialność albo do którego się modlić w cudzysłowie albo i nie, bo myślę, że jeżeli chodzi o prezesa PiS-u na przykład, to to jest trochę kult. I być może wynika to z takiego w ogóle polskiego charakteru, nie chcę używać takich słów tak charakter narodowy, ale jakiegoś takiego, takiego trochę folwarcznego funkcjonowania, tak? Jest cham, jest pan, jest ktoś nad panem, ktoś się mu zaopiekuje albo ktoś mnie pogoni, ale są jakieś jasne, wyraźne struktury i ja się w tym dobrze czuję. I obawiam się, że jeszcze trochę nam czasu zajmie, zanim będziemy jako społeczeństwo w ogóle gotowi na tego typu sposób prowadzenia polityki. Jeśli można, ja bym chciał dopytać o jeszcze jedną rzecz związaną z ostatnim kongresem partii Razem. Ponieważ wydaje mi się, że tam bardzo ciekawy był moment wyboru członki i członków Rady Krajowej. Zwłaszcza zasad prowadzenia kampanii wewnątrzpartyjnej przez osoby, które ubiegały się o funkcję w tejże Radzie Krajowej. Natrafiłem na jedną z takich dyskusji dotyczących, czy to rozwiązanie było demokratyczne, czy nie. Tam chyba, proszę mnie poprawić, jeśli coś przekręcę, tam chodziło o to, że kandydatki i kandydaci do Rady Krajowej nie mogli prowadzić kampanii wyborczej na profilach facebookowych, i tak dalej, że można było prowadzić tylko kampanię wyborczą poprzez specjalną ankietę przygotowaną przez partię. Czy nic nie pomyliłem? Ja przyznam szczerze, że nie śledziłam tego wątku. Ja korzystam z latarnika wyborczego i w zasadzie było to jedyne narzędzie, którym się posługiwałam. Ale też nie zauważyłam, żeby ktokolwiek prowadził taką kampanię gdziekolwiek indziej. Także wiedzę o kandydatach i kandydatkach czerpałam. Ja może tutaj dopowiem, bo oprócz latarnika była możliwość zadawania pytań kandydatów, kandydatom z członków partii, ale była to wewnętrzna po prostu dyskusja, która była archiwizowana, dostępna dla każdego, czyli jeśli ktoś miał pytania o jakieś poglądy specyficzne kandydatów, to mógł po prostu im zadawać i oni udzielali tej odpowiedzi. Natomiast rzeczywiście nie było żadnej kampanii, jakby poza wewnątrz, nie było wyjazdów reklamowych do innych miejsc. Chodziło o to, żeby wszystkim dać odnieść szansę. Chciałam jeszcze tylko dodać, że jeżeli chodzi o wybory do wszelkich ciał Razem obowiązuje parytet. Jest to o tyle zabawne, że parytet pomógł mężczyznom. Znaczy było więcej wybranych kandydatek niż kandydatów, w związku z czym, żeby wyrównać ten parytet płciowy, dopasowano mężczyzn. Ale to jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie tego, jak to działa, tak? Bo w przypadku takich partii z jasno krystalizowanym przepisem, kiedy ktoś ma mandat przewodniczącego, gdy jest pytany o jakąś kwestię wrażliwą, jakby czuje, że ma mandat, żeby wygłosić swoje zdanie, to jest zdaniem partii. Dajmy na to, że do organizacji, do zarządu okręgu w Szczecinie przychodzi dziennikarz do jednej z osób i chce zadać pytanie o jakąś inwestycję w Szczecinie, a partia nie ma stanowiska w tej sprawie, znaczy kolegialnego. To jak w takim razie wy reagujecie na takie sytuacje? No, jest jedna podstawowa sprawa, jeżeli wybieramy zarząd okręgu, tak? Bo rozumiem, że chodzi o taką osobę, no to nie jest osoba przypadkowa. Generalnie mamy jakąś wspólnotę ideową. I powiedziałabym, że tylko, że z klucza tej wspólnoty ideowej po prostu mamy również odpowiedzi. Jeżeli są to sytuacje, w których nie wiem, nie mamy wystarczających danych, no to zawsze jest możliwość szybkiego skomunikowania się i jakby dopowiedzenia, tak, dowiedzenia się czegoś więcej i artykułowania takiej odpowiedzi. No ale przede wszystkim też jest w tym swoboda, to znaczy no nie jest tak, że to funkcjonuje na tej zasadzie, że jakiś zarząd się gdzieś zbiera, knuje i w związku z tym wszyscy w partii mówią potem dokładnie to samo i w zasadzie można się spytać kogoś na Podkarpaciu albo
zachodniopomorskim i to jest słowo w słowo to samo, no bo to też nie o to chodzi przecież. Dobrze, to bardzo, bardzo dziękuję. Teraz chciałem zwrócić się do pani Karoliny Bejer, ponieważ Nowoczesna jest akurat partią, która została stworzona według jakby innego modelu niż partia Razem, bo została zbudowana właśnie wokół osoby lidera. Może inaczej, osoba ta zbudowała. Tak, ale zostało to zbudowane wokół nazwiska Ryszarda Petru, nawet to nazwisko, o czym wspominał profesor Tomczak, znalazło się w oficjalnej nazwie partii. Chciałem przytoczyć pewną anegdotę. Byłem świadkiem pewnego zdarzenia w moim rodzinnym Wrocławiu, gdzie doszło do akurat do konfliktu wewnątrz Nowoczesnej właśnie na tle demokratycznego zarządzania partią. Ja byłem na konferencji prasowej tych polityków Nowoczesnej, którzy zdecydowali się opuścić szeregi Nowoczesnej ze względu na to, że według nich za ich plecami pozwolono przejść do partii grupie radnych Platformy, byłych radnych Platformy i utworzyć koalicję z prezydentem Rafałem Dudkiewiczem. I co zwróciło moją uwagę podczas tej konferencji prasowej, to wypowiedź dotychczasowego członka zarządu Nowoczesnej, który właśnie ogłosił, że odchodzi i powiedział, że my rozumiemy, że Nowoczesna jest partią wodzowską. On tego nie mówił jako zarzut, on powiedział, że oni wstępując jakby rozumieli tą sytuację, ale że mogliśmy zostać przynajmniej poinformowani. Ja to przytaczam w pewnej formie takiej anegdoty, ale chciałem się zapytać o to, bo no partia powstała właśnie w ten sposób w oparciu o lidera, ale czy w związku z tym, że partia weszła do parlamentu, że się instytucjonalizuje, czyli tworzy struktury i tak dalej, czy są próby udane wprowadzania jednak bardziej demokratycznych mechanizmów, znaczy żeby partia Nowoczesna żeby można było sobie wyobrazić, że partia Nowoczesna jest na tyle zinstytucjonalizowana, że gdy Ryszard Petru przestanie być jej przewodniczącym, to ona nie zniknie ze sceny partii. Ja może na wstępie odpowiedzi na pana pytanie chciałabym przytoczyć taki paradoks, bo jak tutaj odpowiedzi pana profesora i pani prezentującej partii Razem, widzimy, że nasze społeczeństwo często charakteryzuje się wieloma paradoksami. Jednym z takich paradoksów jest między innymi to, że w badaniach organizowanych najczęściej przez CBOS, najczęściej co rok, co dwa lata na temat demokratyczności, na temat partii politycznych, na pytanie dotyczące tego, który z ustrojów jest najbardziej korzystny, pada najczęściej odpowiedź z bardzo dużym procentem, że jest to demokracja. Natomiast na pytanie takie, czy w Polsce jest demokracja, odpowiedź brzmi negatywnie. To jest kolejny taki paradoks, który ma odpowiedź w tych aspektach, które przedstawił na samym początku pan profesor, wskazując, że większość partii politycznych jednak bazuje na takim, no nie chcę powiedzieć wodzowskim, ale jednak bazuje na jakimś liderze, który najczęściej ma bardzo dużo przywilejów określonych w statucie czy w innym dokumencie, który konstytuuje dane ugrupowanie polityczne. Z czego to może wynikać? Ja jako doktor nauk ekonomicznych może będę podchodzić troszeczkę inaczej niż politolodzy czy przedstawiciele polityki, którzy już trochę dłużej w tej polityce funkcjonują. A mianowicie chciałabym Państwu przedstawić krótką informację na temat różnic kulturowych i czym my jako Polacy charakteryzujemy się na tle krajów Unii Europejskiej czy krajów Zachodu czy Wschodu. Jest takie badanie robione przez jeden z autorytetów w dziedzinie różnic kulturowych, pan Hofstede, który bada między innymi taki aspekt jak dystans do władzy. Ten dystans do władzy u nas w Polsce jest dosyć wysoki. Co to oznacza? Że jesteśmy skłonni do tego, aby przyjmować takie hierarchiczne struktury organizacyjne, zarówno w polityce, w aspekcie społecznym, czy w przedsiębiorstwach. Godzimy się często na to, że ktoś jednak jest nad nami, bądź ktoś nam oczywiście może w innej sytuacji podlegać. Więc to też jest chyba takim aspektem wynikającym z naszej kultury, że wiele tych struktur, jeżeli dzisiaj rozmawiamy o partiach politycznych, jest na zasadzie lidera i struktury pionowej, czyli schodzenia w dół. Jak to wygląda u nas, bo mniej więcej pytanie do tego zmierza.
Rzeczywiście, no, nowoczesna, dzisiaj określana jako nowoczesna, jakbyśmy mieli rozwinąć pełną nazwę naszego ugrupowania, jest rzeczywiście nowoczesną Ryszarda Petru, co my tutaj już widzę uśmiechy na twarzach moich kolegów i koleżanek, było dosyć zabawnym aspektem w trakcie kampanii wyborczej, gdzie były ulotki czy billboardy i było wyraźne nazwisko najczęściej kandydatki, bo rzeczywiście kobiet było bardzo wiele, czyli na przykład ja, Karolina Bejer, nowoczesna, Ryszarda, Petru gdzieś tam jeszcze ginęło, bo było mniej widoczne. I wychodziło na to, że Karolina Bejer, nie dość, że nowoczesna, to jest jeszcze Ryszarda. Więc to jest taki aspekt już może z kuluarów naszych, jak to wyglądało. No ale rzeczywiście nie ukrywajmy, nowoczesna bazuje na naszych liderzach. Ale znowu wrócę tutaj może troszeczkę bardziej do takich aspektów ekonomicznych. Zaraz Państwo powiecie, że oczywiście banksterzy, ekonomiści tutaj, kapitaliści i tak dalej. Coś w tym może i jest, chociaż nie do końca się z tym zgodzę. Ale my patrzymy na to nasze ugrupowanie trochę jak na przedsiębiorstwo. W każdym przedsiębiorstwie mamy zarząd. Oczywiście pan profesor za chwilę zwrócił uwagę, że może jest inny sposób wybierania i ten, który my mamy przyjęty w statucie, podejrzewam, niewiele odbiega od tych utartych sposobów wybierania w partiach politycznych, które na dzisiaj są. Ale my jako takie nowe ugrupowanie chcieliśmy przyjąć coś, no nie ukrywajmy, co się sprawdza, patrząc na ugrupowania konkurencyjne. Więc wracając do partii politycznej jako przedsiębiorstwo. Mamy ten organ zarządzający, który posiada bardzo wysokie kompetencje i nie każdy do tego organu zarządzającego oczywiście może się dostać, musi spełnić odpowiednie, musi posiadać odpowiednie kompetencje. W tym wypadku na przykład muszą być to osoby, które no, w ramach zakładania naszej partii uczestniczyły w tym zakładaniu, podjęły tą próbę inicjatywy i są dzisiaj obecnie w tym zarządzie krajowym. Lider, pan Ryszard Petru, który jest związany z nowoczesną, właściwie nowoczesna równa się pan Ryszard Petru. To jest właśnie tak jak takie przedsiębiorstwo rodzinne. Ono funkcjonuje i to nie oznacza, że ta osoba, ten lider, on podejmuje wszystkie decyzje, bo u nas tak nie jest. My mamy naprawdę, jeżeli mogę użyć tego słowa, a wydaje mi się, że w tym kontekście tak, demokratyczne podejście do rozwiązywania problemów, do tworzenia różnego rodzaju, na chwilę obecną, czy programów, czy ustaw, czy próby podejmowania inicjatyw w najróżniejszych tematach, które podejmiemy i będziemy podejmować. Więc mamy tego lidera. Jest on tym założycielem. Tak jak firma rodzinna zawsze w zarządzie swojego przedsiębiorstwa będzie miała członków rodziny. Czy na stanowisku prezesa, czy na stanowisku wiceprezesów, tak to mniej więcej wygląda na chwilę obecną. Trudno mi powiedzieć, czy ten sposób funkcjonowania partii, przyjęcia tej struktury, którą mamy dziś w nowoczesnej, jest tym sposobem bardzo dobrym i który będzie sposobem, który pozwoli naszej partii utrzymać się na rynku politycznym przez długi okres czasu. No ja myślę, że tak, dlatego że wewnętrzne struktury i ich tworzenie wygląda troszeczkę inaczej niż to, co pan przedstawił, jeśli chodzi o ten proces. Pamiętam tą sytuację, zresztą ta sytuacja wyglądała według mnie trochę dziwny sposób. Ja nie znam szczegółów, bo te szczegóły niestety do nas nie dotarły, ale jeśli chodzi o przyjęcie jakiegokolwiek członka do struktur lokalnych, bo ci przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zostali wciągnięci w ramach struktur nowoczesnej we Wrocławiu czy okolicach. Nie wiem, jaki jest tam podział, czy jest jedno koło nowoczesnej na Wrocław, czy jest ono podzielone ze względu na przykład na dzielnice czy okręgi w ramach miasta. W związku z powyższym, żeby jakikolwiek członek został przyjęty do naszych struktur, to po pierwsze musi mieć rekomendację co najmniej 3 osób i musi być przyjęty do któregoś z kół. Natomiast następnie tą kandydaturę akceptuje zarząd. I tutaj osoby, które odeszły czy sprzeciwiły się temu posunięciu realizowanemu w Wrocławiu, były członkami zarządu, więc mogły wyrazić swój sprzeciw. Może wyraziły sprzeciw, natomiast przegrały ilością głosów w stosunku do osób, które były za przyjęciem tych byłych posłów, nie posłów, tylko radnych z Platformy. Więc ta sytuacja nie jest do końca taka czarna i biała, jak ona jest przedstawiana medialnie, że ktoś przyszedł na pewno jakimiś układami, wciągnął tych jednych radnych z tej Platformy, bo oni nie mają się gdzieś podziać i będą dobrym elementem zasilającym nasze struktury. No to nie mogło być tak, bo statut mówi jednoznacznie, jak można członków do partii przyjmować. Czy
To może za chwilę, to dajmy szansę Danielowi, chyba Państwo interakcję ze sobą i mam nadzieję, że też z tą licznością za chwilę. To pytanie mam do Damiana Syczaka, który reprezentuje partię no, jakby o najdłuższej historii. Zapomniałeś razy. Reprezentuje partię o najdłuższej historii spośród tych reprezentowanych na naszym dzisiejszym spotkaniu. I chciałem się, oczywiście już lewicy, co można wyżej pamiętać, ale chciałem zapytać o właśnie o ten model funkcjonowania SLD, ponieważ tam mówił trochę o tym profesor Tomczak, ponieważ ewidentnie widać w tej partii różne etapy konsolidacji przywództwa, znaczy że faktycznie pierwszy okres SLD to jest okres właśnie partii bardzo demokratycznej. Wielu politologów wskazuje, że ten moment, kiedy SLD przekształca się w jednolitą partię, gdy przywództwo obejmuje Leszek Miller, tam następuje silna centralizacja przywództwa. Potem zaczyna się kryzys wewnątrz partii i rozpoczynają się różne eksperymenty ze statutem. Raz się przydaje nowe kompetencje różnym organom, raz się im odbiera. I ten przykład wspomniany przez moją przedmówczynię związany z wyborem kandydatki na prezydenta był takim przykładem, gdzie po raz pierwszy SLD nie wyłoniło swojego kandydata na prezydenta poprzez konwencję partyjną, tylko poprzez zarząd, a jednocześnie w tej chwili dokonano takiej zmiany, że przewodniczącego wybierają wszyscy członkowie. Z czego wynika ten taki chaos, jeśli chodzi o kierunek funkcjonowania partii, o pewną filozofię jej funkcjonowania? To znaczy, ja myślę, że to nie tyle jest chaos, ile konsekwencja funkcjonowania przez wiele lat Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tak jak powiedziałeś, jest to jedna z najdłuższych takich staży chyba poza PSL-em. Po 17 lat oficjalnie już jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, a wcześniej jako koalicja różnych podmiotów lewicowych, partii, stowarzyszeń pod tą samą nazwą. I przez te wszystkie lata, kiedy przewodniczącymi były różne osoby, to chyba następował taki moment, że statut chciano dostosowywać właśnie do tej osoby, która była liderem. Tak jak pan profesor wspomniał na początku, kiedy przewodniczył Sojuszowi Lewicy Demokratycznej Aleksander Kwaśniewski, czyli osoba bardzo charyzmatyczna, nie musiał posiadać kompetencji takich bardzo może niedemokratycznych, czyli na przykład zawieszania członka, podejmowania decyzji jednoosobowo. Natomiast w innych przypadkach, kiedy przewodniczącymi zostawały osoby, które może nie czuły się tym pewnie ze względu właśnie na swoje może mniejszą charyzmę, może mniejsze doświadczenie polityczne, to chciały umacniać statut w pewnej części pod siebie. No i chyba to jest taka wada tych partii, które istnieją już przez długi okres czasu, że ci przewodniczący, ci liderzy chcą dostosowywać ten statut pod siebie. I mnie się wydaje, że to wynika z tego. Natomiast tych faz faktycznie mieliśmy kilka, dlatego że na ostatniej konwencji w styczniu przyjęliśmy taką zmianę, że prowadziliśmy referendum partyjne tak zwane, czyli o pewnych decyzjach takich strategicznych dla partii, jak na przykład wejście w koalicję wyborczą, jak podjęcie właśnie decyzji co do kandydata bądź kandydatki na prezydenta, o tym będą decydowali wszyscy członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Taki mechanizm został wprowadzony już w 2012 roku i to chyba była pierwsza partia polityczna z tych głównych na scenie politycznej, która wybrała swojego przewodniczącego właśnie w głosowaniu powszechnym. To była taka nowość. Wówczas w roku 2012 wszyscy członkowie. W 2004 Socjaldemokracja Polska Marka Borowskiego była pierwsza partia w Polsce, która była bezpośrednio wyborów. No tak, ale żeby tych partii takich, które kandydowały, dostawały się do parlamentu z tych takich głównych. Z takich partii. W 2004 roku Socjaldemokracja Polska zdobyła 3 mandaty w Parlamencie Europejskim. Też niedobry przykład. No. Ale o tym mówimy, że właśnie oddawanie głosu wszystkim członkom partii, niezależnie od tego, nie poprzez zgodę delegatów i poprzez
takie pośrednie głosowania, tylko poprzez głosowanie bezpośrednie jest dobrym kierunkiem. I to samo powtórzyliśmy właśnie w roku 2000, pod koniec roku 2015, kiedy też wszyscy członkowie, którzy są aktywni, a to aktywność partii to przede wszystkim opłacanie składek członkowskich, bo to w ten sposób można zweryfikować. Te wszystkie osoby były w stanie spotkać się w jednym czasie, w jednym dniu i zagłosować i oddać się do przewodniczącego. I w tym momencie ta zmiana kolega, czyli właśnie referenda partyjne w tych najważniejszych sprawach, jest taką dosyć dużą zmianą, której do tej pory w Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie było. Jak to będzie funkcjonowało, tego jeszcze nie wiemy, bo te decyzje właśnie przed nami. Natomiast na pewno pozwolą na uniknięcie takich pomyłek, jak właśnie wskazanie kandydatki na prezydenta wbrew woli członków partii poprzez jakieś organy decyzyjne. Dobrze, to przyjmuję jeszcze głos. Ja tylko się chciałam odnieść tak do takich dwóch stron. Po pierwsze, pani wspomniała o czymś takim o paradoksie polskiego społeczeństwa, który z jednej strony uznaje demokrację za najlepszy system, natomiast na pytanie, czy u nas panuje demokracja, odpowiada, że nie. Znaczy, ja nie widzę tutaj żadnego paradoksu, tak? Jeżeli ktoś się mnie spyta, czy fajnie jest być bogatym, no to powiem, że fajnie. A czy ja jestem bogata? No nie jestem, tak? To trzeba patrzeć na to, jak na pewno diagnozę sytuacji społecznej, tego, jak ludzie postrzegają system, w którym żyją, do którego by chcieli dążyć, ale którego najwyraźniej mają jakiś niedobór, tak? Więc nie widzę tutaj paradoksu. Natomiast jest druga kwestia, która chyba w tej dyskusji jest bardzo, bardzo ważna, czyli to, że Polki nie mają zaufania do partii politycznych. Kiedy opowiadała pani o mechanizmie funkcjonowania struktur nowoczesnej, o tym, że partia funkcjonuje jak przedsiębiorstwo, jako jakiś tam rodzaj przedsiębiorstwa rodzinnego, które ktoś zakładał i jest cała ta machina, która napędza sukces akcelu przedsiębiorstwa, to doszła pani do takiej konkluzji, że to się sprawdza. To się sprawdza dlaczego? Dlatego, że jesteście państwo w parlamencie. Ja mam takie wrażenie, że to została po prostu powołana nie tak zwane przedsiębiorstwo, tylko zwykłe przedsiębiorstwo, tak? Jest pewien towar, tym towarem jest partia polityczna. Sukcesem partii politycznej jest znalezienie się w parlamencie. Oczywiście ona musi zaspokajać jakieś potrzeby klientów po to, żeby znowu znaleźć się w parlamencie. Reklamuje się twarzą swojego lidera, tak? Jakimś kolejnym produktem, który ma umiejscowić się w parlamencie. Na to jest nakierowana partia polityczna. Czyli myślę, że to jest absolutny błąd założenia. Znaczy partia nie jest po to powołana, żeby znaleźć się w parlamencie, tylko żeby dokonywać jakichś zmian, tak? Jeżeli ma mieć zaufanie społeczne, jeżeli ludzie się mają włączyć w działalność tej partii, to mają mieć poczucie, że nie grają na jakiegoś lidera, nie grają na ileś tam osób, które mają się znaleźć w parlamencie. Zresztą Polacy i Polki mają bardzo złe zdanie o partiach, to już była o tym mowa wcześniej. I tak jak oglądają reklamę dezodorantu, no, muszą kupić jakiś dezodorant, tak? Ale jakiejś dużej radości im to nie sprawia. Wiedzą, że za tym kryje się jakiś fałsz. Że ktoś chce im coś wcisnąć po to, żeby osiągnąć jakiś swój cel. I tym celem nie jest zmiana, tak? Tylko jest trwanie w parlamencie, udział we władzy, w prestiżu, w pieniądzach, we wpływach. To jest między innymi powód, dla którego Polacy i Polki są zniechęceni do partii politycznej. Tak, bardzo proszę. Najpierw chciałam powiedzieć, że to moje stwierdzenie, co się sprawdza, dotyczyło tego, że przyjęliśmy w statucie sposób powoływania władz podobne jak w innych partiach politycznych. Nie wiem, na ile się sprawdzi funkcjonowanie nasze jako przedsiębiorstwa. Myślę, że jest to jakaś droga, natomiast to była jakby rodzaj interpretacji tego, jak ja to przedstawić chciałam również tutaj Państwu. Natomiast wracając do tej Pani stwierdzenia jeszcze... Naprawdę Pani uważa, że to się sprawdza w partiach politycznych? Nie wiąże pod uwagę, że jest zaufana... Ja na przykładzie Nowoczesnej, ale jakby Pani mi jeszcze dała dokończyć. Zwrócę do samego początku Nowoczesnej i generalnie całego naszego dojścia do sukcesu, który osiągnęliśmy. To nie tylko właściwie w ogóle nie było zbytniego przełożenia z tego, co Pani mówi, a reklama, produkt i produkt.
zgodzę się tu w pewnym momencie, że pan Ryszard Petru w pewnym momencie pojawiał się wszędzie i te żarty, że zaraz wyjdzie z gotówki, były słuszne. Mnie to również troszeczkę drażniło. Ale zwrócę na co innego uwagę. My, rozpoczynając swoją przygodę z polityką, zarówno pan Ryszard Petru, jak i ja, jak i posłowie, którzy się dostali do parlamentu, przypomnę, że uzyskaliśmy około 8% młodych Polaków. Nie jest to dużo, ale dało to możliwość uzyskania 28 mandatów. Ale nasza przygoda z polityką zaczęła się od próby usłyszenia tego obywatelskiego głosu. Może to dziwnie zabrzmieć, zaraz tutaj od Państwa będą różnego rodzaju ataki na ten obywatelski aspekt, jeśli chodzi o Nowoczesną. Muszę Państwa zmartwić, że rzeczywiście nasze pierwsze działania dotyczyły, wiązały się ze spotkaniami z mieszkańcami różnych miast i prosiliśmy ich, to naszym takim symbolem nawet później się stało, aby na tych post-itach, czyli tych żółtych karteczkach samoprzylepnych, napisać, co daną osobę martwi, drażni, zarówno w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, ich codziennych sprawach, ich kontaktach z administracją publiczną, ich odbiorze tego, co dzieje się wokół nich. Na tej podstawie, na podstawie tych sugestii idących tak naprawdę od obywateli, my tworzyliśmy program. Program, z którym później poszliśmy do wyborów. Tam chcieliśmy zawrzeć te aspekty, które rzeczywiście przez ten głos naszych obywateli były wyrażane. Ten głos, który mówił o tym, że no nie dzieje się tak, jak powinno, że są jeszcze, jesteśmy na dobrej drodze rozwoju, natomiast jest jeszcze wiele aspektów, które należy poprawić bądź całkowicie zmienić. Więc nie chciałabym, żebyście Państwo byli przekonani, że ten sukces, który my, bo ja go nazwę sukcesem, osiągnęliśmy, mówiąc już tutaj do moich kolegów siedzących, to udało nam się dostać, a może nie tyle udało, co ciężką pracą to wypracowaliśmy. Właśnie stawiając na to, żeby wysłuchać obywateli, żeby starać się znaleźć te aspekty, które są tymi elementami, którymi moglibyśmy się zająć partię. Natomiast no niestety rzeczywistość troszeczkę nasze oczekiwania, czy też nasze opinie o tym, co my możemy zrobić, mając 28 mandatów, spowodowały, że byliśmy bardzo naiwni. No bo co my teraz możemy robić? No już tutaj nie będę wchodzić w całkowicie inną tematykę, ale postaramy się mimo wszystko przedstawiać różnego rodzaju ustawy, czy różnego rodzaju programy, które chcielibyśmy przedstawić obywatelom, oczywiście z założenia, że one i tak no, na chwilę obecną nie uzyskają poparcia sejmowego, ale w ten temat chyba już myślę nie należy dzisiaj wchodzić. Mamy jeszcze zgłoszenia, ale najpierw pan i potem bardzo proszę. Bez mikrofonu ci potem. Bardzo zamocnie, jestem też oczywiście z nowoczesnym kolegą z Karolin. Mam Państwu jedną rzecz, bo proszę na przykład odróżnić powstanie liderów, którzy znani, mediani, wyszli na środek sali, powiedzieli, że jesteśmy trzema tenorami, zakładamy partię, przyciągnęli nurt liberalny z naszego społeczeństwa, to powstała Nowoczesna. Nowoczesna powstała, proszę Państwa, znaczy Ryszard Petru jest logo, tak? Jest pewną marką handlową, która faktycznie stoi na czele Nowoczesnej, a Nowoczesna powstała w ten sposób, że kilkanaście osób się zebrało, nie podobało mi się to, co się dzieje, tak? Brak tego ruchu, oczywiście w tej płaszczyźnie liberalnego społeczeństwa, zrobili na profil na Facebooku, zebrali ludzi, nagle się okazało, że przyszła gigantyczna ilość osób, którzy myślą podobnie tego. Nie było to, i tutaj ja poprosiłem Państwa, nie było żadnych ukrytych pieniędzy, żadnych banków, żadnej potężnej kasy, bo powiem Państwu, że na przykład Zachodnia Pomorska Nowoczesna nie ma żadnych pieniędzy z centralnym. Sami tak wytworzymy za własne pieniądze. Ale meritum tej sprawy jest taki, że każda partia ma jakiś swój docelowy elektorat. Tak, Razem ma inaczej, SLD ma inaczej, chociaż wolałbym, żeby SLD i Razem miał ten sam elektorat i stanowili wspólnotę jedność i na przykład byli w parlamencie jako lewicy. Ale fakt jest taki, że każda grupa społeczna, każdy o określonych poglądach, do nich trzeba podejść całkiem inaczej. Do tak zwanej opcji liberalnej, czy szeroko liberalnej, jako Nowoczesna oczywiście w miarę definiujemy, podchodzimy tak jak do firmy, tak jak Karolina powiedziała. Powiem Państwu jedną rzecz. Normalnie zarządzane przedsiębiorstwo, ja jestem menadżerem z dużym doświadczeniem, na zarządzanie polega na tym, że to nie jest despota, który zarządza daną partią czy przedsiębiorstwem, ale jest uczony przez ludzi inteligentnych, robi normalną burzę mózgów,
znajdują pewne idee i lider wybiera, ten pomysł jest dobry, realizuje. Ja widziałem wielokrotnie spotkania z Petru w naszym w Nowoczesnej. To nie wygląda tak, że Petru ma głos przewodu. Petru ma jakiś pomysł, parę ludzi ma pomysł, siadają. Rysiek, sorry, ale mamy nas jest więcej, przegłosowujemy ciebie i faktycznie Ryszard Petru przyjmuje, że większość osób ma rację. Tak się to niestety, tak się dzieje. I powiem Państwu, ta bardzo fajna wizja demokracji w partii, że na przykład, nie wiem, wybieracie Państwo ze społeczeństwa na przykład 100 osób w poglądach liberalnych, zamykacie ich w zamkniętym pokoju, dokonujecie wyborów, tak? Oni się na przykład, nie wiem, każdy się z nich przedstawia, dokonujecie wyborów i nagle macie całkowicie demokratyczną zgraję ludzi, którzy są powierani na określone stanowiska i pytanie jest, czy ci ludzie będą ze sobą pracowali? Oczywiście nie będą ze sobą pracowali. Naturalną sprawą jest, że w każdej partii są liderzy, proszę Państwa. Ci liderzy mają jakąś przewagę nad tymi swoimi kolegami i koleżankami i polega to na tym, że ci liderzy narzucają jakiś kierunek, są jakoś, dają jakąś pozytywną energię. W KODzie jest Mateusz Kijowski, ale nie tylko on jest, tak? W partii Razem jest też parę osób, więc oni muszą narzucić ten kierunek działania i tak to się dzieje. Czy to jest dalej demokracja? No jest demokracja, bo faktycznie zostali wybrani, natomiast nie robimy takiego idealnego jakby modelu naukowego, że faktycznie mamy demokrację, że każdy głos się liczy i wszyscy po kolei mówią, bo proszę Państwa, w orkiestrze symfonicznej, jak każdy zacznie grać na swoje skrzypce, to powstanie jazda, to nie muzyka, to ma być muzyka. W związku z tym dyrygenci są potrzebni w każdym aspekcie życia społecznego. I powiem Państwu, że ja bardzo ubolewam nad faktem, bo widzę, że Państwo z razem ze SLD-em, bardzo ubolewam nad faktem to, że się jednak ta lewica szeroko pojęta do parlamentu nie dostała, bo przez to mamy właśnie PiS w tej chwili władzę i to jest nasza największa tragedia. Powiem Państwu, że gdyby w parlamencie był porządek, czyli byłaby każda, bo każde, ja mówię, ja szanuję każde poglądy polityczne, gdyby każda grupa reprezentowana przez dane partie dostała się do parlamentu i był w miarę jakiś układ, nie wiem, czterech czy trzech partii reprezentujących większość tego społeczeństwa, to mielibyśmy w tym kraju teraz inaczej. Zwróćcie uwagę, 18% społeczeństwa wybrało PiS i teraz się wszyscy musimy z tym męczyć. I dlatego mówię Państwu, że ja cenię demokrację w czasie wyborów, tak? Natomiast później, po wyborach, ta demokracja ustępuje niestety temu, że jest parę osób, które ciągną lokomotywy, które ciągną biznes, lokomotywy, które ciągną, proszę Państwa, firmy i lokomotywy, które ciągną partie polityczne. I tylko takie partie są w stanie przejść do parlamentu, a istnienie partii, proszę Państwa, jest tylko po to, żeby dojść do parlamentu, nie mówię o dorywaniu się do władzy, tylko mieć wpływ na władzę i coś zmienić, to co chcemy robić. Działalność w polityce jest tylko przedłużeniem działalności społecznej. Wielu z nas osób działa społecznie, osiąga pewien szczyt i mówi sobie dobrze, skoro osiągnąłem dookoła siebie tyle, mam sukcesy, to pójdę do polityki. I to jest model polityki, który w tej chwili promuje Nowoczesna, ale widzę też, że inne partie też to robią. To jest zmiana w tej chwili następuje, ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, ile młodych ludzi w tej chwili przejmuje ten ster w polityce. Zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje, jak Nowoczesna wystawiła paru młodych ludzi, dziewczyny przeważnie, bo mama akurat tak się złożyło, że u nas najwięcej w tej chwili mówią w mediach dziewczyny i bardzo się dobrze sprawiają. To zwróćcie Państwo uwagę, że jako przeciwników do dyskusji wybiera się coraz to młodsze osoby, już nawet PiS dał sobie spokój z Brudzińskim. Także tak chciałem to wyrazić, że dziękuję bardzo. A propos jeszcze tylko mi przepraszam, dokończę, bo później temat ucieknie. Sami Państwo jesteście świadkami, jak czasami pan Ryszard stoi i nie wiem, co powiedzieć i Kamilo wypowiedź się w tym temacie. Czyli to już wskazuje na to, że ten lider jako ta marka jest, ale jednak te kompetencje one są rozłożone na pozycji w tym wypadku parlamentarzystów, ale później w regionach jest nas też już trochę. Proszę bardzo. Ja tutaj generalnie, fundamentalnie się z Panem nie zgodzę, może nie w każdym aspekcie, ale nie mam w każdym, a odniosę się tylko do jednej rzeczy, moim zdaniem nie dlatego PiS ma obecnie władzę, że Lewica nie weszła do Sejmu, ale jest to skutkiem wielu lat poprzednich rządów i zyskiwaniu na tym PiS-u, bo jednak poparcie, jakie PiS uzyskał, jest bardzo duże i do tej pory niech pan w ten sposób nie liczy. Proszę. Natomiast ja generalnie chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz, o której tutaj jakby do tej pory nie powiedziało zostało żadne słowo. Mianowicie fundamentalny problem, jaki mamy z polską demokracją, jest taki, że w zasadzie niemal w każdej partii
listy wyborcze w wyborach parlamentarnych układane są przez liderów. I to skutkuje tym, że również kolejność na tych listach jest układana przez liderów, a kolejność na listach w zasadzie jest decydująca, jeśli chodzi o to, kto się dostanie do Sejmu. Oczywiście formalnie decyduje zgodnie z kodeksem wyborczym liczba otrzymanych głosów, ale jak wiemy, mnóstwo ludzi w Polsce po prostu skreśla pierwszą osobę na liście i te osoby po prostu dostają mnóstwo przypadkowych głosów i w ostatecznym efekcie to wódz partii decyduje o tym w bardzo istotnym stopniu, kto ostatecznie znajdzie się w Sejmie. To oznacza nie tylko to, że ów wódz ma władzę w partii na podstawie statutu, czy też faktycznych swoich dokonań, czy pozycji w partii, ale ma również władzę nad tym, jak w zasadzie w Polsce będzie wyglądał Sejm. I w gruncie rzeczy zarzuty przeciętnego człowieka o to, że w Polsce nie do końca działa demokracja, z tego punktu widzenia są moim zdaniem bardzo zasadne. Co więcej, wiele osób wręcz jest przekonanych, że to miejsce na liście decyduje o tym, kto się dostanie, a nie ilość głosów. Stąd między innymi kwestie JOW-ów, które są myślą przewodnią dla ugrupowania Kukiz, bo oni sądzą, że to bardzo często, że to właśnie jest odpowiedź na ten brak demokracji, stworzenie innego systemu wyborczego. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o demokrację, to są pieniądze. I tutaj wbrew pozorom, jednak jeśli spojrzymy na wydatki partii politycznych w kampanii wyborczej, na co one idą, to jednak idą na billboardy, z których nic nie wynika dla wyborców, są tam twarze. Dokładnie tak jak tutaj Dorota powiedziała, na zasadzie sprzedawania dezodorantu czy jakiegokolwiek innego przedmiotu sprzedaje się po prostu twarz polityków czy polityczek i pieniądze odgrywają bardzo istotną rolę w tym wszystkim. Mamy przykład z ostatniej kampanii wyborczej. To są naprawdę rzeczy łatwe do sprawdzenia, bo partie muszą się sprawozdawać ze swoich wydatków. Ile zostało wydane właśnie na kampanię taką typową, osobową, ile kosztował jeden głos. I tutaj akurat w jakiś sposób się pochwalę, jakby wynik razem, gdzie kilkadziesiąt groszy w zasadzie na głos przy na przykład 10 Nowoczesnej za jednego wyborcę uzyskanego, to jest różnica kilkunastokrotna. Dostęp do mediów, kolejna sprawa, to też w dużym stopniu wpływa na postrzeganie demokracji. Bardzo moim zdaniem słusznie, że kto ma większy dostęp do mediów, kto zrobi większe show, w zasadzie nie merytoryczne, bo merytoryka przestaje być istotą debaty publicznej, a liczy się show. Swego czasu występ pana Palikota z wibratorem wzbudził powszechny aplauz, sensacje i wielokrotne zainteresowanie mediów i w zasadzie w jakimś stopniu na tym została zbudowana też kampania wyborcza. Pokazuje, że no, tracimy tak naprawdę demokrację nie tylko wewnątrzpartyjną, ale w ogóle demokrację systemową. Co gorsza, mamy system, który moim zdaniem jest daleko odbiegający od ideału, gdzie w zasadzie trudno nazwać to demokracją, jak bardziej rządami większości, to w zasadzie despotycznymi rządami większości, które, jak pokazuje ostatnia kampania wyborcza i wybory, nawet czasami sprowadzają się do tego, że rządzi nami nie większość, a mniejszość, bo nie należy przeliczać tego na całość wyborców, ale dla tych, którzy poszli do urn, jednak Prawo i Sprawiedliwość uzyskało niecałe 40% głosów, a nie większość, już kończę, to jest ostatnia myśl, i rządzi w Polsce. Natomiast w większości oczywiście krajów tak zwanych cywilizowanych podobnie to wygląda, jednak mamy przykłady też innych systemów, na przykład szwajcarskiego, gdzie jednak udział w sprawowaniu władzy mają również partie polityczne, które nie uzyskały większości. Oczywiście one nie rządzą, tak, ale współrządzą i to jest moim zdaniem model demokracji, który ma
swoje oczywiście wady i zalety, ale moim zdaniem jest czymś, co pozwala ludziom mieć poczucie, że ta demokracja rzeczywiście działa lepiej. Dziękuję bardzo. Jeszcze chwilę. Ja sobie wstanę, bo słownie poza tym nie będę tak się wykręcał do was plecami. Dziękuję. Artur Szyszkowski, moje nazwisko. Jestem osobą bezpartyjną, choć rzeczywiście siedzę tutaj w kręgu Razem, a wśród panelistów jest moja osobista żona, to żebyście nie mieli żadnych wątpliwości, że jestem odpowiednio indoktrynowany w domu. Ale też nie będę się odnosił do konkretnych słów osób, czy to mojej osobistej małżonki, czy przedstawicielki Nowoczesnej, a także przedstawiciela Nowoczesnej, czy tutaj kolegi Krzysztofa, także partia Razem. Bo nawet wczoraj z Dorotą wieczorem w domu rozmawialiśmy na temat dzisiejszego panelu, ale nie będę zdradzał wam wszystkich sekretów. Ale tak sobie myślę, że oczywiście bardzo mi blisko do tego, co powiedziała Dorota, że chyba nasz kraj jeszcze nie jest gotowy na demokratyczne struktury partyjne, jak ja to rozumiem, a mianowicie w ten sposób, że rzeczywiście jest pewne kolegialne grono. Tutaj pan z Nowoczesnej powiedział, że wy się spotykacie, jak Rysiek nie ma racji, to mówicie mu: Rysiek, przegłosowujemy cię i tak dalej, i tak dalej. Być może jest to pewnego rodzaju namiastka tego, co byłoby fajne dla większości ludzi. Otóż jest oczywiście pytanie, czy partie polityczne powinny mieć wpływ na 100% społeczeństwa. Nigdy nie będą miały, prawda? Ponieważ partie polityczne reprezentują jakiś krąg ludzi. Ale też i w naszej demokracji, mam wrażenie, nastąpiło pewnego rodzaju przemieszanie, przekłamanie i doprowadzenie do sytuacji, w której rządzą wodzowie, bo nie wodzówki. Bo chyba jeszcze nie ma kobiet liderek partyjnych, prawda? I rzeczywiście summa summarum partie w tym demokratycznym systemie tak sprytnie sobie konstruują statuty, że to, co zresztą mówił pan profesor Tomczak, że doprowadzają w pewnym momencie do tego, że tak naprawdę rządzi wódz i być może jego najbliższy zakon. Tutaj automatycznie odwołuje się do partii Prawo i Sprawiedliwość. Że rządzą tak naprawdę struktury i one mają ostateczny wpływ na to, w jakim kierunku zmierza partia, w jaką stronę ona idzie i jak oddziaływuje na społeczeństwo. Bo oczywiście to, co mamy w przypadku wodzowskiej partii pod tytułem PiS, która według jednych obliczeń ma 19% poparcia, według wyborów 37% z kawałkiem, to ona tak naprawdę oddziaływuje na zdecydowaną większość społeczeństwa, która jest zainteresowana jakimkolwiek życiem politycznym. Bo znowu wybory w naszym kraju pokazują, że 40-50% ludzi jest tak naprawdę bezpośrednio zainteresowana jakimkolwiek życiem politycznym. Mam taką niestety wewnętrzną obawę, że z czasem wodzowskość partii będzie się w naszym kraju pogłębiać. Bo tu się zgodzę z moją osobistą małżonką, że my jako naród, jako ludzie w tym kraju, mający za sobą kilkaset lat historii jednak bycia w większości chłopami i kobietami pańszczyźnianymi, a nie arystokratami i włościanami, czy też szlachtą, bo jednak większość z nas, nie wiem dokładnie jakie ja mam korzenie, ale większość z nas to są potomkowie jednak chłopów, tych, którzy zapierdzielali pod panem, i którzy byli bici i byli wykorzystywani i bardzo często to dzisiaj z nas też wyłazi. Więc oczywiście jest pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi, aby demokratyczne struktury partyjne przekładały się potem na demokratyczne życie państwa i każdy mógł się czuć na tyle godny i równy w występowaniu przy urnie wyborczej, że będzie czuł wagę swojego głosu, rzeczywiście będzie czuł wagę swojego głosu. Mam niestety niejasne przeczucie, że zmierzamy w bardzo złym, ciemnym kierunku i jeżeli PiS będzie mieć kolejną kadencję, a mam nieśmiałe przekonanie, że tak zmieni ordynację wyborczą, że będzie mieć te kolejne 4, a może i 48 lat. Boję się tego niestety. Na szczęście zawsze można uciec z tego kraju, jeśli nam nie zamkną granic. Ale boję się, jeszcze tylko jedna myśl, boję się, że niestety zmierzamy w kierunku, że wodzowie będą decydować o tym, jak żyjemy. Bo spójrzcie, wódz Prawa i Sprawiedliwości decyduje o tym, jak my żyjemy. I to się często w mediach pojawia, jeden człowiek, ale jest w tym niestety prawda. Jest teraz, za oceanem trwają wybory, kampania przedwyborcza, prawybory na prezydenta. Trump jest już po stronie Republikanów, ale jeszcze cały czas, no oczywiście przez media liberalne, Clinton jest pchana już od dawna jako nominantka, a Bernie Sanders jeszcze ciągle walczy. Ja bardzo z bliska śledzę, oczywiście dzięki mediom społecznościowym, YouTube'owi, pewnym kanałom, śledzę to, co się dzieje po stronie demokratów, jak to mniej więcej wygląda. I widzę w tym ruchu, jaki się zebrał wokół Berniego Sandersa, czyli tego socjalistycznego, kandydata demokratów, to młode pokolenie Amerykanów, progresywne, zostało zmobilizowane. Być może to jest jaskółeczka tego, co nas czeka za kilkadziesiąt lat, bo jak pokazuje historia świata, zmiany w USA
przypływały do Europy po jakimś czasie i też miały w pewnym sensie wpływ na nas. Tak więc być może dopiero pokolenie moich wnuków będzie miało okazję wejść na tą platformę rzeczywiście demokratycznego życia partyjnego i politycznego. Moim zdaniem, jeśli się pozbędziemy jarzma kłopów pańszczyźnianych, tu jednak pozwolę sobie do pani Karoliny powiedzieć dwa słowa. No, uszy bolą, jak się słucha, że Nowoczesna to jest pewnego rodzaju przedsiębiorstwo. Bo ja rozumiem, że to jest oczywiście pewnego licencja poetyka, prawda? Że to jest pewnego rodzaju, no, tak może sobie nazywacie, nie wiem, wewnętrznie partyjnie, ale jeśli tak się mówi coś, to jako samo spełniająca się przepowiednia, to się staniecie w pewnym momencie po prostu przedsiębiorstwem. A wy macie być partią polityczną, a nie przedsiębiorstwem, które zarabia pieniądze. Bo przedsiębiorstwo w systemie ekonomicznym, ale jeśli pan pozwoli, ja to tak przynajmniej rozumiem. Ja panu nie przerywam. że przedsiębiorstwo jest głównie stworzone po to, żeby jednak zarabiać szmal, prawda? A partia polityczna jest po to, żeby zmieniać rzeczywistość, a nie zarabiać pieniądze. Więc z całym szacunkiem, pani Karolina, jak pani mówi, że jesteście przedsiębiorcy, to mi się od razu budzi w głowie myśl, no bo Nowoczesna jest po to, żeby zarabiać w Sejmie czy na stanowiskach kasę. Ale oczywiście, mówię to też trochę żartobliwie, nie mówię, że jesteście taką partią, tylko totalnie się z wami nie zgadzam, mi się różnie, ale żeby było zabawnie, to jeszcze powiem też historycznie. Byłem w gdańskiej hali Oliwii, gdy tworzyła się Platforma Obywatelska i kręciłem się wokół struktur lokalnych te 15 lat temu i zobaczyłem, jak wtedy zaczyna funkcjonować rodząca się partia polityczna, nie wstąpiłem do niej. Prawda? Także mam tylko i wyłącznie nadzieję, też urwałem tę myśl o Stanach Zjednoczonych i Bernie. Ten ruch, który tam się tworzy rzeczywiście, w pewnym momencie będzie miał wpływ na nas, bo tam widać, że młodzi ludzie na przykład na konwencjach Berniego Sandersa krzyczą CNN Sucks. Czyli jest do bani, mówiąc delikatnie, prawda? Mają swoje kanały, mają swój kanał na YouTubie, mają swoje profile społecznościowe. Tam się komunikują, tam wymieniają się informacjami. Miejmy nadzieję, że u nas pewnego dnia też to stanie i oni zdecydowanie chcą zrzucić jarzmo bycia niewolnikami liderów partyjnych. Bo tak naprawdę do tego dzisiejsza w moim odczuciu demokracja partyjna się sprowadza. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem dać szansę, aby nasi paneliści podsumowali, odnieśli się. Wiem, że kilka wątków z Państwa wypowiedzi wzbudziło tutaj żywe reakcje. Zaproponowałbym teraz odwrotną kolejność. Damianie, zacząłbym od Ciebie. Czy chciałbyś się odnieść do tych słów? Tak, żartobliwie tylko powiem na początku, że tutaj Karolina z Nowoczesnej mówiła o tym, że Nowoczesne jest takim przedsiębiorstwem, ale jeśli nie ma to choć, że Partia Razem raz jest takim przedsiębiorstwem z tej chęci. Ja jestem człowiekiem Partii Razem. Ale sympatykiem, aktywnym sympatykiem. Zdecydowanie tak, no ci może też jest sympatykiem. Ale to tak trwa przez łóżko, przez kuchnię, wszystko. Ja to tak na marginesie. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na ten problem, o którym tutaj właśnie koleżanka z Razem mówiła odnośnie mediów, że jeżeli ja też z takim problemem się spotykam, mimo tego, że u nas nawet czy na poziomie miejskim, wojewódzkim jest przewodniczący partii, to też wielokrotnie chcemy wysyłać inne osoby do mediów, chcemy, żeby też inne osoby miały szansę się wypowiedzieć, tak też było w kampanii. Natomiast niestety media się rządzą swoimi prawami i nawet jeżeli ten przewodniczący, załóżmy, w jakimś wystąpieniu powie dwa zdania, a pozostałe osoby powiedzą pięć albo sześć zdań, to i tak media pokażą niestety zdanie tego przewodniczącego, tej znanej osoby. I bardzo ciężko się przebić z własnym zdaniem i z własnym jakimś takim pomysłem, żeby pokazać, że to ja właśnie chcę takie coś pokazać. Natomiast w Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie ma, i to też chciałbym jasno powiedzieć, takiej jakiejś bariery czy ograniczeń właśnie wysyłania na takie dyskusje jak ta dzisiejsza, czy na jakieś inne debaty, inne spotkania, właśnie innych nowych osób. To nie jest tak, że przewodniczący chce wszędzie się pokazywać, wszędzie chce być. Owszem, niestety niektóre media czy przedstawiciele zapraszają tylko z nazwiska jedną osobę, ale tam, gdzie jest możliwość wysłania innej osoby, to też nie ma takiej blokady, tylko chce się pokazywać inne twarze, inne osoby, żeby ten cały gremium i te całe spektrum może różnych osób, które funkcjonują w partii, pokazywać. Natomiast niestety, tak jak powiedziałem, media swoimi prawami się rządzą. Dziękuję bardzo. A propos tych mediów, to tutaj się w 100% zgodzę, bo my mamy podobne sygnały i mamy jednego przedstawiciela w parlamencie z naszego regionu i rzeczywiście często bywa tak, że konkretni dziennikarze, nasi lokali bądź programy skupiają się na tym, żeby zapraszać tylko parlamentarzystę Piotra Misiło. Jeżeli proponujemy inną osobę,
ale jakby jednak Piotr Misiło mógł przyjść, to byłoby lepiej. Więc jesteśmy pewnie wszyscy tutaj w takiej samej sytuacji, że z jednej strony chcemy być demokratyczni, dzielić te role między siebie, ale rzeczywistość wymusza troszeczkę inny sposób funkcjonowania. I tutaj nawiązując do tych słów dotyczących, które pani wcześniej powiedziała, do tej reklamy, że dlaczego to jak dezodorant, jak to wszystko, dlaczego ten lider. No z jednej strony zobaczcie państwo, ja tutaj nie chcę jakby komentować, bo to już zostało powiedziane, ale w momencie, kiedy charyzmatyczna osoba reprezentująca partię Razem pokazała się kilka dni przed wyborami, to rzeczywiście ludzie zwrócili uwagę, o, to jest coś, mówię szczególnie o wyborcach lewicowych, że jest coś takiego na scenie politycznej, więc nie wiem, czy ten lider, czy w państwa wypadku brak tego lidera jest tym dobrym, czy gorszym posunięciem, to oczywiście przyszłość pokaże, kolejne wybory. Kolejna rzecz jest taka, no rzeczywiście pewne te zagadnienia marketingowe, te billboardy, które rzeczywiście poprzez różnego rodzaju badania nie przynoszą takich oczekiwanych korzyści, jakby się wydawało, jak tutaj któryś z panów powiedział, chyba pan, grosz środków finansowych idzie na te plakaty, billboardy, zwrotu może takiego w związku z tym nie ma. Ale niestety no, rolą partii politycznej jest, tak jak tutaj chyba Rafał powiedziałeś, więc przytoczę twoje słowa, dostanie się do tych władz i to nie w kontekście dostania się, nachapania, zarabiania. Jakbyście państwo zgodzili na przykład w kontekście posłów Nowoczesnej, nie każdy z posłów pobiera uposażenie poselskie, bo nie musi, ale to już jest inna kwestia. Więc dostanie się do tego parlamentu, czy do władz lokalnych, rad miasta, gmin, powiatów, czy sejmików wojewódzkich, no to daje możliwość wprowadzenia tego, co jest tym naszym celem. Tym naszym celem jest program, czyli te zagadnienia, które chcemy wprowadzać i usprawniać w różnych aspektach, w zależności od tego, jakim jesteśmy ugrupowaniem, ale jednak zgodzicie się państwo może z pewnymi wyjątkami na arenie politycznej, wiele partii ma na celu jednak pomaganie obywatelom i takie cele stawia, czy bardziej w kontekście socjalnym, czy bardziej gospodarczym, to już zależy od poglądów politycznych danego ugrupowania. Natomiast no jednak, żeby się dostać na te stołki przysłowiowe, no to trzeba czasami użyć tych metod różnego rodzaju pozwalających na osiągnięcie tego sukcesu, czy też tego celu, który przy konkretnych wyborach jest stawiany. No bo po co te partie istnieją? Po to, żeby tylko istnieć gdzieś w tle, po to, żeby cały czas wskazywać swoje postulaty, po to pokazywać, jak my byśmy chcieli, żeby wam było dobrze, ale nie potrafimy zrobić tego, żebyście na nas głosowali. No to tu jest chyba też trochę problem w tym wszystkim. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o media i tę mediokrację i ten występ Adriana Zandberga słynny, ja też chciałam powiedzieć o tym, o tej roli mediów, która jest niewiarygodnie ważna. Myśmy mieli do czasu występu Adriana taki hashtag w internecie krążył 8 sekund. Tak? To był czas, który media poświęciły partii Razem. W zasadzie Adrian, który występował w tej debacie, który już musiał występować, tak? Nie dałoby się z niej wypchnąć, ponieważ byliśmy zarejestrowaną partią. Rzeczywiście można powiedzieć, że ten wynik, ale to wynika między innymi z tego, że po prostu media kompletnie nas lekceważyły. Tak? Wynikało to między innymi z braku środków na reklamę. I tu dochodzimy znowu do problemu demokratyczności wyboru. Tak? Czy w demokratycznych wyborach powinien wygrywać ten, który jest najbogatszy, czy na przykład taka partia, która reprezentuje jakąś szeroką grupę społeczną, ale nie taką, która jest się w stanie zrzucić, tak, na reklamy, na billboard i tak dalej. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to jest to, co mnie bardzo niepokoi w państwa narracji i pana, przepraszam, nie pamiętam. To jest nieustające podkreślanie sukcesu, jaki osiągnęła Nowoczesna. A ja bym chciała przypomnieć, żebyśmy się spotkali, żeby zastanawiać się nad kryzysem demokracji, nad kryzysem partycypacji obywateli w ugrupowaniach, tak w ogóle w działaniach politycznych. Partycypacja, akurat chyba pominęliśmy ten temat dzisiaj.
No ale ja właśnie o tym mówię, tak? Przywołuję go jeszcze raz. No trudno mówić o sukcesie, jeżeli co najmniej połowa obywateli nie jest nawet na tyle zainteresowana życiem publicznym, żeby pójść na wybory. A jeżeli nie jest nawet na tyle zainteresowana, żeby pójść na wybory, to to oznacza, że nie wierzy w to, że jeżeli pójdzie na wybory, to głos coś zmieni. Tak? No to z tego wynika. Gdybyśmy mieli poczucie sprawczości, gdybyśmy uważali, że rzeczywiście nasz głos jest istotny, to prawdopodobnie, czy też z pewnością jednak chyba, można by było stwierdzić, że ta frekwencja po prostu byłaby wysoka. Dzisiaj mamy sytuację, w której owszem mamy liderów partyjnych, mniej lub bardziej charyzmatycznych, ale co z tego, że zagłosujemy na charyzmatycznego lidera, jeżeli tak na dobrą sprawę partia to jest kot w worku, tak? Można sobie było głosować na platformę, która obiecywała związki partnerskie słynne i można się ich było nie doczekać po raz kolejny i po raz kolejny. Co jest różnica, czy ja zagłosuję na, czy zagłosuję na Platformę, czy zagłosuję na PiS, czy zagłosuję na Nowoczesną, jeżeli wszystkie te partie mówią coś na temat kwestii praw reprodukcyjnych kobiet, ale tak na dobrą sprawę ten słynny, nieszczęsny, tak zwany kompromis aborcyjny, tak jak był, tak jest, nic się kompletnie nie zmienia, tak? Jak jest? Tak, tak, czytałam stanowisko. Stanowisko generalnie zachowuje kompromis aborcyjny. W związku z czym, jaki jest sens chodzenia na wybory? Jaki jest sens brania udziału w procesie demokratycznym? Jaki jest sens głosowania na tych słynnych, charyzmatycznych liderów? Jeżeli tak na dobrą sprawę nie wiemy ani co z tego wyniknie, czy nie zmienią zdania na przykład, czy program partii nie pójdzie w inną stronę, dlatego że liderowi się odmieni, tak? I jeszcze jedna sprawa, ja też nie odżegnuję się od tego, żeby partie miały jakieś wyraziste twarze, bo to jest naturalne, tak? Są pewne osoby, chociażby bardziej medialne. Są osoby, które się dobrze sprawdzają, mają kompetencje, mają legitymację do tego, żeby się w tych mediach wypowiadać, ale to nie oznacza, że są jakimś jednoosobowym składem zarządzającym i od nich wszystko zależy. Bo to nie chodzi o to, że my teraz zamkniemy, nie wiem, Koniecznego, czy Zawiszę, czy Zandberga i będziemy wysyłali ludzi, którzy są kompletnie nieznani albo którzy niespecjalnie się dobrze z tym czują. To nie o to chodzi. To chodzi o zakres kompetencji tych ludzi, którzy występują jako, no w tym wypadku jako lider, tak, jeżeli się na to upieracie. Nawet jeżeli są takie osoby, które gdzieś tam bardziej to ciągną do przodu, przecież to nie ma żadnego powodu, żeby takich osób nie było albo żeby je blokować. Natomiast problemem nie jest to, czy są takie osoby, tylko co mogą, tak? Na ile są władcami swojego poletka. I to bardzo zniechęca ludzi. No mamy tego przykład, tak? Mamy przykład absencji na wyborach, mamy przykład totalnego braku zaufania do partii, w ogóle do instytucji publicznych. Ludzie w to po prostu nie wierzą, więc traktowanie osiągnięcia jakiegoś wyniku wyborczego w dzisiejszych czasach tylko sukces i powiedzenie, że to się sprawdza, no to się rzeczywiście sprawdza tylko i wyłącznie w tym aspekcie, no przepraszam, że wracam do tego porównania, tak, ale takiego towaru, który udało się sprzedać i teraz mamy sukces. A tak naprawdę nie ma tego sukcesu. Dziękuję bardzo. Poproszę profesora Tomczaka z komentowania. Jedna dyskusja, to, że dyskutujemy o tak różnych sprawach i to w miarę kulturalnie, to oznacza, że z tą demokracją tak naprawdę nie jest tak źle. Trochę rzeczy odeszliśmy od tematu, bo jednak myślałem, że uda mi się wprowadzić w was dyskusję o demokracji wewnątrzpartyjnej, o problemach, tu to się to przenikało, ale zeszliśmy się na pewien spór polityczny. To proszę zobaczyć, że doszło do takiego sporu między dwiema partiami, które niewątpliwie odniosły sukces w ostatnich wyborach, bo i Nowoczesna odniosła ten sukces. Sukces mierzony jest różną miarą i razem odniosła ogromny sukces. Mamy do czynienia z ogromną porażką SLD, ale ja zaraz w obronie SLD wystąpię, bo jeżeli mówimy o przyszłości, sukcesie, a przyszłości, to należy pamiętać to, co powiedział Leszek kiedyś, jeszcze jak rządziła pan Swoboda, powiedział tak, raz się wygrywa, teraz się przegrywa. Ale nie myślałem o tym, co powiedział wcześniej. Ale nie znam wielu powodów. To znaczy tak, kilka takich szczegółów, akurat wypunktowałem parę wypowiedzi, bo ja wiedziałem, że zapomnę, co chcę powiedzieć oczywiście na samym początku, bo to lepiej od razu dyskusję tak prowadzić na przemian.
kilka szczegółów może tak. Platforma nie obiecywała związków partnerskich. A propos zmian politycznych tej partii, no nie mówiąc o demokracji. Pamiętam taką wypowiedź pani Ewy Kopacz, późniejszej premier, wtedy właściwie posłanki z 2001 roku, jak Robert Biedroń wypowiedział się publicznie jako lider kampanii przeciwko homofobii na temat swoich preferencji. I ona tam publicznie, właściwie jest ten zapis powiedziała, że dokładnie, że ten pan się ośmiesza. Tak? W ten sposób to było przed 15 lat. No dzisiaj sytuacja się na tyle zmieniła, bo się zmieniamy, tak? Bo politycy nie są, a my nawet czasami są ci sami, jak zobaczcie, jak ogromnie się zmieniają, to wszystko się zmienia w polityce. Gdzie jest dzisiaj platforma programowa, a gdzie była w 2004 roku, gdy podpisywała porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością o tym, że po wyborach będzie rządzić, tak? No bo tak to wyglądało przecież, jak pamiętamy. Także moim zdaniem troszeczkę od tematu odeszliśmy, ale ten spór między państwem, między Razem a Nowoczesną, wy macie inną filozofię w ogóle myślenia. I budowy organizacji, i myślenia o polityce. Ja mam takie wrażenie, jakbym obserwował taki spór między Związkiem Pracodawców a Związkiem Zawodowym. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, tak? To jest inny zupełnie sposób patrzenia na to miejsce. Spojrzenie poprzez firmę, przez wasze doświadczenia to też mają, wielu z was, tak? Jest to bardzo mocno wyraźne tutaj w tym myśleniu poprzez firmę, tak? Firma jako przedsiębiorstwo. Tak, w latach 90. bardzo często partie polityczne, członkowie partii mówili o swoich partiach również firma, tak? Przez firmę. To jest takie określenie bardzo często stosowane. Natomiast u was jest to wyraźne takie spojrzenie przedsiębiorczości, skuteczności. A wy myślicie raczej w kategoriach wspólnoty, nie? Wspólnoty, pewnych idei, tak? Chcecie wprowadzać pewne idee w życie. Oczywiście mówię o pewnej strukturze. Nie mówię, że nie wy nie wprowadzacie idei, brońcie Panie Boże, tylko myślę o takim istnieniu strukturalnym. To są takie ogromne między wami różnice w tym właśnie myśleniu. A propos przyszłości, bo mówimy, skupiliśmy się nie właściwie na demokratyczności troszeczkę w tych naszych rozważaniach, ale tak naprawdę zobaczcie, zastanawialiśmy się, co jest skuteczne. Tak? Czy tak naprawdę odrobinę despotyczny lider, czy tak naprawdę demokratyczność szersza. No i wszyscy właściwie przedstawiciele partii, innych wyjątkami w swoich powiedziach, tak? Bo nie mówię, ale popatrzcie, zastanawialiśmy się na temat skuteczności. Przecież mamy mówić o tym, czy jest demokracja w partii, czy nie. Nie interesuje nas skuteczność. Ja pokazywałem przykład Aleksandra Kwaśniewskiego. Partia była wtedy bardzo demokratyczna, skuteczność lidera ogromna, tak? 10 lat prezydentury. Nie wiem, kto w najbliższym czasie to powtórzy. Tak? I już nie mówiąc o tym, że dwukrotnie przy władzy. I a propos dalszej obrony SLD, która dzisiaj tak przesunięta na margines, oby wam kiedyś, życzę wam to jednej partii i drugiej, tak? To nie o to chodzi komu, z kim sympatyzuję, ale każdemu warto życzyć dobrze. Życzę wam odniesienia takiego sukcesu, jak odniósł Sojusz Lewicy Demokratycznej w 1993 roku, kiedy mógł współtworzyć konstytucję, tak? I takiego sukcesu, jak odniósł w 2001 roku, gdzie po raz pierwszy przekroczył 41%, a druga w kolejności, Platforma Obywatelska, miała 12. Takiej przewagi pierwszej partii na drugą, jak dotąd w polskiej historii i wcześniej, i później, nie osiągnięto. Tak, nie osiągnięto. To była ogromna przewaga, wynik w mandatach wynikał ze zmiany ordynacji wyborczej, już nie wchodząc w szczegóły. Nie, ja wam życzę sukcesu, dlatego że... Natomiast o czym mówię, tak? O czym mówię? O tym, że należy patrzeć z pewnej perspektywy przyszłość. Nie możemy patrzeć a propos takiej krótkoterminowej skuteczności, tak? Co będziemy mieli z tej demokratyczności partii, ale co ta demokratyczność da nam w perspektywie dalszej, tak? Czy rzeczywiście funkcjonowanie partii w sposób demokratyczny przełoży się na jej sprawne i stabilne funkcjonowanie? Bo ja cały czas przypominam o tych przypadkach zmian i rozpadów partii politycznej. Sojusz Lewicy Demokratycznej, właściwie Socjaldemokracja Polska, jak była jeszcze Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, jak była koalicja SLD, dokonywała zmiany liderów, ale ci liderzy byli w partii. Tak? A teraz proszę zobaczyć, że wiele polskich partii obecnie dokonuje zmiany liderów, wypychając tych liderów poza formację. I czy to tak naprawdę jest skuteczne? Tak? Tak? Jeżeli mówimy o sukcesach pewnych politycznych, a nie strukturze partyjnej, w rozumieniu takim przeszłościowym. Ostatnie miejsce na liście, taka była tutaj uwaga, że ostatnio na liście ludzie głosują. Oczywiście to te zasada pierwszych miejsc jasna, bo głosujemy na jedynki, z reguły to są osoby najbardziej popularne na jedynkach w partiach politycznych. Ale jak badaliśmy na przykład wyniki wyborów, byliśmy analizy wyników wyborów z ostatnich wyborów, chociażby w SLD, w żadnym okręgu ostatnie miejsce nie było ostatnie w wyniku, ostateczne, tak? W żadnym.
a w przypadku bodajże 14 okręgów ten kandydat z ostatniego miejsca znalazł się w pierwszej trójce. Także to niczym nie świadczy, coraz więcej ludzi głosuje w sposób jednak wybierania poszczególnego kandydata. No, pytanie jest takie, czy gdyby Ryszard Petru znalazł się w swoim okręgu na ostatnim miejscu, tak jako lider formacji, założy się, że wygrał, tak, zdobył ten pierwszy mandat, to jest to nazwisko przyciąga. I w związku z tym podsumowaniem ostateczna po struktur partii, lider, jego kompetencje, oczywiście lider w partii być musi, w strukturze partyjnej być musi. Ten lider musi być charyzmatyczny, ten lider musi przyciągać wyborców, to jest naturalne, to jest obraz partii, prawda? To jest ta osoba, która zwraca mu uwagę, co nie oznacza, że ta partia ma mieć charakter niedemokratyczny, że te wewnętrzne struktury wyboru lidera i zakres jego kompetencji mają być bardzo niedemokratyczne, bo były i są przykłady wręcz odwrotne, że to właśnie demokratyczność wykreowała takiego charyzmatycznego lidera. Popatrzcie sobie odwrotnie Państwo na tę sytuację. Co będzie? Mamy tak naprawdę satrapę na czele partii, jakiejś dowolnie wskazując palcem, o której do demokratyczności, no, mamy duże wątpliwości. Struktura partii jest niedemokratyczna. I tak naprawdę dla tej partii, dla dalszego bycia tej partii, jedynie biologia nas może uratować, tak? Bo nikt takowego lidera bez jego woli nie jest w stanie odwołać. I wtedy partia się pogrąża w kół. Bardzo często mieliśmy już takie przypadki. To nie znaczy, że w danym momencie jest na wyżynę, tak? Z czasem może to się zmienić. Ja myślę, że demokratyczność w partiach jest bardzo ważna. Natomiast to, że dyskusja nasza się tutaj odbyła, że mogliśmy sobie spokojnie zobaczcie porozmawiać, to bardzo dobrze świadczy o formacji, które reprezentujecie, moim zdaniem, patrząc tak ze mną, że rozmawiacie w ten sposób, że rozmawiacie kulturalnie, wymieniacie się poglądami. To jest bardzo dobre doświadczenie i dość miłe. Jedna kamera jest. Dlaczego nas tak mało? To już pytanie do Państwa tak naprawdę. Nie do nas, pytanie do tych, których nie ma. Do tych, dokładnie. To jest najlepiej zaadresowane, ale ja chciałem podziękować tym, którzy przyszli, czyli Państwu. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować za tę dyskusję i podziękować także panelistom i panelistom. Się tutaj przyłączam także do tych słów, które powiedział profesor Tomczak, że ta dyskusja moim zdaniem miała dobrą jakość. Gdyby więcej w Polsce być może było takich dyskusji, tym większa by było zaufanie obywatelek i obywateli do klasy politycznej i do partii politycznej. I na koniec jeszcze tylko bardzo krótkie refleksje. Otóż tutaj w wypowiedziach właściwie wszystkich przedstawicieli partii politycznych została podniesiona kwestia mediów. To chciałem powiedzieć, że w tej książce także jest o mediach i tutaj prezentujemy wyniki badań pani profesor Doroty Piątek z Uniwersytetu w Poznaniu, która bada media, a zwłaszcza telewizyjne audycje informacyjne i tam Państwo znajdziecie być może w tym opracowaniu odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Druga rzecz to tutaj z sali padła kwestia wyborów w Stanach Zjednoczonych i ten fenomen Berniego Sandersa, ale mi się wydaje, że w ogóle fenomen Donalda Trumpa i Berniego Sandersa pokazuje wielki problem z demokratycznością partii politycznych w kraju, który czuje się uprawniony do tego, by wskazywać innym, jakie są wzorce demokracji. Obaj ci kandydaci startują, czy zarówno Donald Trump, jak i Bernie Sanders prezentują się jako tacy partyjni outsiderzy, którzy krytykują niedemokratyczność zarówno republikanów, jak i demokratów. I wydaje mi się, że to nie jest tylko problem Ameryki, to nie jest także problem Polski, ale to jest problem, wydaje mi się, że chyba globalny. I wreszcie trzecia rzecz, bardzo się cieszę, że to też dostrzegł profesor Tomczak, że zafunkcjonowało podczas naszej dyskusji ten dobór, bo były pytania, dlaczego takie partie, nie inne biorą udział w dzisiejszym spotkaniu. Wydaje mi się, że to był dobry wybór, że jest przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzięki temu mogliśmy się powoływać na dobre i złe praktyki, jakie ta partia w swojej długiej historii miała. I cieszę się, że te dobre były także wskazane i te dylematy, przed którymi ta partia stała. A wydaje mi się, że bardzo ciekawy jest właśnie ten spór pomiędzy Razem a Nowoczesną. Moja teza jest taka, że brak zaufania do instytucji politycznych, do demokracji także wynika z tego, że ludzie nie widzą różnic pomiędzy partiami.
I wydaje mi się, że odzyskanie polityki jako formy pokazywania różnic, że partie polityczne reprezentują różne interesy, różne grupy, ale potrafią w sposób demokratyczny rywalizować ze sobą i także kulturalnie ze sobą wymieniać te poglądy, to jest właśnie coś, czego w polskiej polityce brakuje. Stąd także naszą intencją było to, żeby w tej dyskusji właśnie to pokazać, tak? I wydaje mi się, że profesor Tomczak wskazał na bardzo ciekawy związek, że tutaj nie tylko to występuje w tej płaszczyźnie ideowej, ale że ta płaszczyzna, że ta warstwa ideowa ma także wpływ na myślenie o strukturze i funkcjonowaniu partii jako organizacji. Wydaje mi się, że to jest ciekawy wątek do dalszych badań dla politologów. Natomiast tutaj chciałem już postawić kropkę. Bardzo chciałem serdecznie Państwu. To może już my jeszcze przez chwilę zostaniemy, bo już powoli nasz czas dobiega końca, także ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Ta kamera należy do organizatorów, więc relacja z tego spotkania będzie dostępna na stronach internetowych i ośrodka La Sala i Fundacji Eberta, także że chcielibyście Państwo podzielić się treścią tego, co tutaj się działo ze swoimi koleżankami, kolegami, znajomymi, to będzie taka możliwość w formie elektronicznej. A ja ze swojej strony liczę na to, że jeszcze w przyszłości będę miał okazję przyjechać do Szczecina i wziąć udział w takim miłym spotkaniu. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo.